Cześć, z tej strony Kamil Grosicki. Zapraszam wszystkich do oglądania Ekstraklasa Raport na kanale Meczyki. Pozdrawiam, hej! Zapraszam Kamil Grosicki, zapraszamy także my. Trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w Ekstraklasie. Kolejny Ekstraklasa Raport w studiu dzisiaj Dawid Dobrasz. Już Dzień stały bywale z exactly. tego tak. programu Wojciech Jagoda Kanal Plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Od, od razu zgłaszam proces jakoś, tak mnie strasznie nisko posadziliście. Jeśli będą jakieś kłopoty z krzyżem, będziemy działać. Uważam, to, to nie, to nie są wszystko. pierwsze kłopoty, jakie Uważam, że to żeby jest, jest dźwiękiem, dźwiękiem. Wszystkie potrafimy rozwiązać od ręki. Natomiast będzie oczywiście także połączenie z Samuelem szczygielskim, który jest w Turcji. Z tego, co słyszałem, to dzisiaj odwiedza sędziów, więc zobaczymy, może się na przykład uda z którymiś sędziów porozmawiać. Możecie oczywiście na początek tego programu dać już na łapkę w górę, a my zaczniemy sobie, Panie Dawidzie. My skoro jesteśmy w tym studiu, to często rozmawiamy o Lechu Poznań. Oczywiście będzie o wielu różnych klubach, o wszystkich najważniejszych wydarzeniach z ostatnich dni i porozmawiamy także o tym, co się może wydarzyć w najbliższy weekend. Sporo sparingów, sporo ciekawych informacji. Natomiast można powiedzieć, że zakończył Lech zgrupowanie w Turcji. To zgrupowanie byśmy sobie teraz, Dawid, podsumowali. Jakie są twoje takie pierwsze, na razie może luźne wnioski, bo ja wiem, że ty się pojawisz przy naszej diodzie i tutaj wszystko dokładnie opowiesz, co się, się wydarzyło, kto jest wygranym, kto jest z przegranym jak spojrzeć na to zgrupowanie, ale te kilkanaście dni w Turcji pod wodzą Mariusza Rumaka jak oceniasz. Pierwsi Lechici wrócili do kraju, zobaczymy, czy będą pierwsi w tabeli też pod tym kątem. To oczywiście taki smutny żarcik na sam początek. 10 dni zgrupowania Lecha w obozie, no nie wrócili wszyscy, bo sobie Artur sobie wrócił niestety wcześniej. Wiemy, że Lek poleciał w 31 piłkarzy wrócił w 30, no bo sobie już do klubu nie wróci najprawdopodobniej w tym sezonie, być może w ogóle w swojej karierze, bo jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Ten uraz, ta kontuzja kolana najprawdopodobniej wykluczy go do. Do końca sezonu. Jeśli mówimy o Lechu Poznań, to mówimy na pewno o tych dwóch sparingach. W które idealnie też się wygraliśmy, bo Lech rozparł o 12.00, można było obejrzeć okno transferowe, 16 wrócić z powrotem na antenę Lech TV i obejrzeć mecz z szachtarem. Powiemy od razu o wynikach, tak? Lech NK Maribor 3-0, Lech Szachtar 1-3. Tak, no można powiedzieć, że ten pierwszy sparing szczególnie wypadł na plus, bo tam była naprawdę mocna ekipa ze strony słoweńskiego Mariboru. Chosibilić chociażby grał także podstawowy skład, ale wyszedł tym drugim zestawieniem, drugim garniturem, gdzie było wielu zawodników młodszych z rocznika 2005-2006 i trzeba przyznać, że naprawdę obiecująco wyglądał Lech Poznań. Tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę na Adrela Baluę, który też o tym powiem, moim zdaniem jest jednym z wygranych tego zgrupowania, ale głównie dlatego, że w ogóle był wrócił zdrowy i od razu zanotował dosyć ważną asystę, bo dużo się mówiło o tym, że to jest piłkarz, który dopiero wróci na początku lutego, a tymczasem już zaliczył 45 minut. Przede wszystkim też dwa gole Filipa Szymczaka, to bardzo ważna informacja nie tylko w kontekście braku Artura Sobiechu, Sobiecha, ale też tego, że Szymiemu tych goli brakowało, bo on w tym sezonie rozegrał 16 meczów w Ekstraklasie. Jeden gol z Radomiakiem, ale przeliczając to na minuty, było to ich tylko 497. Teraz widzimy sobie te oczywiście można Gabriela Balui I takie właśnie dobre wyjście Filipa Szymczaka do tej piłki wykończenie. I także ta druga bramka, taki instynkt właśnie snajpera. Podobna bramka, można powiedzieć, co kawisk Scanner zdobył w barwach Jeloni w tym sparingu, który się w środę, chyba właśnie teraz nie wiem, czy to będzie, czy to skrót po prostu. Aha tak, i to jest ta druga bramka, właśnie, czyli taka reakcja odbita piłka od razu, więc to bardzo ważne dla napastnika. Trzeci gol. tu nawet Maciej Henszel przypominał, że kopia bramki z meczu. Spuszczą mnie w gdzie wyrzucał Eliasz Anderson. Antonio trafił z głowy, to właśnie widzimy. Nie wiem, czy już od razu powiedzieć o drugim sparingu, panie Macieju? Czy... Chyba, że pan Wojciech chciałby zabrać głos. Tak, bo nie będę do tak... pierwszego sparingu. Chcesz mnie wkurzyć. Tylko <noise> czego? Nie. Dawid chciał Lofny. wszystko powiedzieć i, i. A mi zostanie puszcza. Nie puszcza. No to Wiesz, kwestia to ja sparingów. No tych sparingów trochę. To ja mają. mógłbym powiedzieć o, o Lechu. Pierwsza, taka dość. To ja, dość ja tobie dość... zadam pytanie w takim razie. Absolutnie, czy jest tobie entuzjazm dawaj. dotyczący Mariusza Rumaka w Lechu Poznań? O. Wiesz, że się przeraziłem. Bo chciałem mówić o Mariuszu Rumaku. Słowo honoru. Jeszcze przed pytaniem, więc, więc fajnie, fajnie że, jest, że jest między nami, że jest między nami A w to coś. Możemy sobie możemy spojrzeć na Lecha. Mariusz Rumak. Wiem, że fani Lecha Poznań, gdy dowiedzieli się, że to on ma prowadzić Lecha wiosną, byli przerażeni, bo przypomniało się Rumakowanie. Zacząłem sobie od, odgrzewać to, co się, się działo w latach 12-14. Najpierw wszedłem w statystyki. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że średnia zdobywanych punktów przez Lech Mariusza Rumaka to jest 1,93. Coś absolutnie fantastycznego. Żaden z trenerów ekstraklasy, który obecnie pracuje, w, w klubie, w którym pracuje, nie miał tak wysokiej średniej. Mariusz Rumak w pierwszym sezonie, gdy. Gdy dołączył, skończył na, na czwartym miejscu, chyba w 13 meczach, tylko raz przegrywając. Kolejny sezon samodzielny to było wicemistrzostwo polski, kolejny sezon to było wicemistrzostwo polski, więc wszystko było fajnie. No, poza tym, co działo się latem, a jak wiemy, że latem dla Lecha są te najważniejsze momenty, bo to są puchary. Raz była wtopa z drużyną ze Szwecji, to jeszcze można było sobie wyobrazić, ale dwie następne europejskie wtopy to. To było coś, czego o tym mówiłem, że nie potrafię wyłączyć telefonu, więc dwie następne europejskie wtopy to już było coś, co dla Poznania było za dużo, prawda panie Dawidzie? No i, i pan trener musiał pożegnać się z pracą. Wierzę w Mariusza Rumaka, wierzę, że poradzi sobie w Ekstraklasie, ale czy poradzi sobie w, w Europie? Nie mam o tym zielonego Na pojęcia. Razie nie musi. 10, 10, 10 lat y, poza Europą, no bo tak naprawdę to była Akademia, to były też inne kluby, ekstraklasy, ale myślę, że jeżeli chodzi o Europę, cały czas to Europa jest dla niego jedną wielką niewiadomą. Ale o Ligę jestem spokojny. Wydaje mi się, że Lech będzie bardzo mocno parł do przodu. Ma zupełnie niezły. Terminarz, chociaż Jagielonia ma ten terminarz zdecydowanie lepszy. Lech przyjeżdża do Białego Stoku i być może mecz Lecha w Białym Stoku z Jagiellonią może być kluczowym spotkaniem w walce o tytuł mistrza Polski. Dawid, jak możemy porównać Lecha, Mariusza Romaka oczywiście z tego obozu w Turcji, z okresu przygotowawczego do tego schyłkowego Lecha Poznań, Johna Van Den Broma. Co się zmieniło? Jakie są takie najważniejsze rzeczy, na które musielibyśmy zwrócić uwagę po tych kilku tygodniach pracy? Mariusza Romaka. Na pewno lepsze są nastroje, bo to jest też jeden z moich wniosków, bo jednak te nastroje przy Johnie Van Den Bromie już w tym syłkowym były nieciekawe po prostu, a i ja czasami mam wrażenie, że Holender jednak budował taką nie chcę mówić, że barierę, ale dystans, bo często się mówiło, że. Obecny trener Radomiaka Maciek Kędziar był takim łącznikiem bezpośrednim między trenerem Wandenbromem, trenerem Lanzatem, a resztą zespołu. No to też powiedzmy zagraniczny sztab, ale wydawało się, że był tam taki dystans. Teraz Mariusz Rumak nawet sam do wywiadu wchodzi, tak jak mieliśmy to okazję zobaczyć na wywiadzie Samuela z Radkiem Murawskim. Zresztą polecamy, kto nie oglądał. No i przede wszystkim treningów taktycznych jest bardzo dużo, bo to piłkarze zwracają na to uwagę, że Takiego konkretnego przygotowania pod konkretne schematy gry jest dużo. No ale jednak, jeśli mówimy o tym, coś, co widzimy w sparringach, chociaż ja od razu powiem, że daleki jestem od oceny tego, co się dzieje na bazie tego, co widzieliśmy w tych meczach, no to jednak Mariusz Rumak miał poprawić obronę. Dużo sam mówił o tym w wywiadzie ze mną podczas jeszcze grudniowej rozmowy, że on patrzy na to, żeby bronić pole karne. No, biorąc pod uwagę, że trzy gole stracone z Laskiem, trzy gole z Szachtarem i tak. Z dwa, trzy tych, tych goli spokojnie można było uniknąć. O tym sobie jeszcze, jeszcze powiemy. No właściwie możemy teraz powiedzieć, bo pierwszy gol z szaktarem, no to takie bramki padały w meczu z laskiń. Bardzo wysokie wyjście lecha podrywala. Nieskuteczne założenie pressingu. Taki rywal jak Szachtar bez problemu. To minął szybkie przegranie na lewą stronę, gdzie ewidentnie Lech ma problem, bo tam padły praktycznie dwa gole po tej, po tej stronie boiska. Też w meczu z tam tamtędy rywale, rywale szli. No i jednak Barego nie zabrakło. Wygrany pojedynek z Bartkiem Roskiem. Drugi gol to też łączy te dwa spotkania, czyli Lask z Szachtarem. Czyli był on w wyprowadzeniu piłki to może martwić. O ile okej, okay, no ta sytuacja z Filipem Bedarkiem, która obiegła internet, to może gdzieś zabrakło koncentracji. Kiedy masz taką murawę, trzeba grać trochę inaczej. No, tutaj w sytuacji, kiedy Lechitów było pięciu, rywali było czterech. Bartek Mrozek decyduje się zagrać krótką piłkę, nie nadąża Afonso Souza. No to nie powinno się to, to zdarzyć tak często. No i też gole tracone po szybkich akcjach rywali. To można było zauważyć w pierwszym i drugim meczu, bo no, ten trzeci gol też tak... Można było go oszczędzić. No tutaj, akurat, v Alstrema. Wydaje się, że jednak był, także. Musi spojrzeć teraz w prawą stronę. Mamy tutaj zgłaszającego się do odpowiedzi. O Zastanawiam się, uprzedzając trochę e, fakty, bo wiem, że e, takich analiz spotkań sparingowych jeszcze pewno kilka się pojawi. E, gdyby, o, gdyby to ode mnie zależało, kompletnie ten temat bym e, olał, bo porównałbym granie sparingów e, w okresie przygotowawczym, szczególnie w jego środku, do, do wyjścia kumpli, żeby pograć piłeczkę w parku z, z kratą e, browara. I, I tak jak po każdym, w pierwszym treningu te nogi są coraz cięższe i coraz gorzej funkcjonują, przez to gorzej się wygląda. Tak samo to wygląda, gdy pije się kolejne piweczko. Sparingi są po to, żeby trenować. Nie przypadkowo na tym etapie, który teraz omawiamy, zawodnicy nie są rozliczani z grania w sparingach za to, jak zagrali, tylko mają po prostu zagrać określoną liczbę minut, żeby pewne rzeczy fizycznie wybiegać. No i to taka Taka, taka uwaga, co do Lecha, który ma poprawić obronę? Ja bym nie chciał, żeby Lech poprawiał obronę. Ja jako fan ekstraklasy wolałbym, żeby Lech jeszcze bardziej poprawiała tak i chciałbym, jeżeli ma wygrywać, żeby wygrywał 5, 4, 6, 5, a nie męczył się i wygrywał 1-0, bo takie drużyny w ekstraklasie już mamy. Taką drużyną potrafiącą grać tak skutecznie w tyłach i wygrywać 1-0 jest na przykład Piazgliwica Aleksandra Wukowicza, więc nie powielajmy pewnych schematów. Ja tylko jedna rzecz się odniosę, bo patrzę sobie na czołówkę naszej tabeli. Siedem drużyn. Pierwszych I Lech ma gorszą defensywę, lepszą defensywę właściwie tylko od Jagiellonii Białystok, która ma 27 goli. Oczywiście możemy powiedzieć, że Jagiellonia gra świetnie, ale też to jest aspekt, na którym Lech naprawdę musi popracować, bo jeśli mówimy o tym, że Legia Warszawa, gdzie tyle mówiliśmy, że ma problemy w defensywie, Górnik, Zabrze, Pogoń, Szczecin nawet ma lepszą defensywę niż Lechici. No to jest to problem i to może w pewien sposób. To, ja się zgodzę z tym, co mówi Wojtek, żeby nie przykładać tutaj zbyt wielkiej wagi do tych sparingów. Jednak też mnie to w pewien sposób wczoraj zastanowiło, że na mecz z Mariborem, mocną ekipą, która wystawiła mocny skład, wyszedł ten drugi garnitur Lech Poznań i zaprezentował się z taką większą ikrą. Po prostu tak, jakby bardziej chcieli, a potem wyszedł ten teoretycznie lepszy skład. No i okej, okay, też był rywal mocniejszy, bo to Szaktar Doniec, Maribor Ale to nie jest poważny przeciwnik. No... No nie jest to poważny, nie jest poważny no ale, ale wczoraj Raków przegrał z murą słowacką. 0 do 1. Dzisiaj ta słowacka mura przegrała tam już na jednym z zespołem z jakiego kraju, więc wiadomo, nie ma co analizować. I jak, ja jak Raków, potrafi ciężko trenować, więc to jest taki okres, że. Wydaje mi się, że martwić się powinni ci, którzy teraz mają lekkie nogi i dobrze wyglądają w I pogoń. Ale to tylko i wyłącznie moja osobista opinia. No pogoń jeszcze przejdziemy, ale najpierw zobaczmy sobie Dawid Minuty, piłkarzy Lecha Poznań w Sparingach. Jak to wyglądało, kto grał najwięcej wśród właśnie zawodników Mariusza Rumaka? Było Teraz tak... zobaczymy tę planszę. O, właśnie, jest RZL Pereira, Bartosz Salamon, Radosław Murawski, Marchwiński, Hot i Sporo tych zawodników po 150 minut, którzy. No i to co, Tyle to, to, zaliczyli. To, to co Wojtek mówił, no tutaj najważniejsze było, żeby jak największa liczba piłkarzy zaliczyła jak najwięcej minut. Tutaj I Przypadkowo mówimy. te minuty są takie, jak powiedziałem. No one takie mają być z punktu widzenia okresu, w którym jestem i okresu, w którym zawodnicy trenowali. To ma być budowanie bazy to ma być budowanie, formy to ma być zrobienie pewnej liczby minut, żeby na, na tym etapie tak to właśnie wyglądało. No i tutaj 11 piłkarzy, którzy zaliczyli po 150 minut, dwóch bramkarzy po 135, czyli też zagrali więcej. Pamiętamy, że był ten mecz z Lasklin, który miał trwać dłużej. Ostatecznie 120 minut trwał tylko 90, więc tutaj wybiorę się już do, do diody w takim razie. I tak jest, bo zaraz będzie będziemy mieli waduje, dla Was to... niespodziankę. Ostatnio nie też wiecznie. prezentowaliśmy przy diodzie, <laughs> konkretnie Błażej, to robił pogodę, a dzisiaj Dawida namówiliśmy też na to, żeby pojawił się przy diodzie i co prawda nie pokazywał ile będzie stopni, na jakim minusie w Poznaniu, ale pokażesz, kto jest wygrany. Kto jest przegranym? Obozu, tutaj jeszcze oczywiście widzimy w tle minuty piłkarzy Lecha. Kto ile zagrał? Tutaj już tych minut niewiele, szczególnie Artur. Sobiek, 27 minut, mówiłeś o tym razie. Jeszcze sobie pewnie słówko zamienimy o napastnikach Lecha Poznań, bo widziałem takie pytania na czacie. Ale najpierw spójrzmy, kto Twoim zdaniem jest wygranym. Obozu, sześć nazwisk nam prezentujesz. Opowiadaj. Tak, tak wyznaczyłem. Jeszcze odniosę się do tych minut. Tylko 29 piłkarzy zagrało. Nie zagrał Filip. 28. Nie zagrał Filip Dagresztal i dwóch bramkarzy: Mędrala i Pruchniewski, którzy pojechali tak bardziej treningowo, że Mrozek i właśnie Bednarek zaliczyli minuty. Szymczak, no to to już mówiłem, zawodnik, napastnik. Napastnikowi zawsze są potrzebne gole. On dwie bramki zdobył w meczu z Mariborem, także widzieliśmy te gole. Uważam, że takie typowe dla napastnika, na pewno go to podbuduje. Balua, już mówiłem, bo wrócił. Był aktywny po kontuzji barku tej, który odniósł na tym meczu na śniegu w, Krak w Kielcach. Także ważna sprawa dla niego i na pewno pozytywny aspekt. Bartek Tomaszewski. Tutaj bym chciał powiedzieć, bo to jest zawodnik, który już zwrócił moją uwagę w rezerwach. Dostał taką prawdziwą szansę te 90 minut z Mariborem. Wyglądał naprawdę bardzo korzystnie. Zanotował trzy bardzo ważne interwencje. I wydaje mi się, że to jego czas teraz może nadejść, gdyby coś się działo ze stoperami w Lechu Poznań. On jest trzy lata młodszy, jeśli dobrze kojarzę, od Maksimila Pingota, który odszedł właśnie do Stali Mielec. Na wypożyczenie. No i to tak już jest w Lechu, że jesteś rocznikiem 2003 jak pingot, gdzieś masz gorszy moment, idziesz na wypożyczenie, wchodzą już następni młodsi i Tomaszewski uważam, że z tych młodych zawodników wskazałbym go jako jednego z dwóch wygranych. Drugim jest Corner Lisman, który to jest zawodnik, który. Też Szymon Janczyk widziałem, tak określił go w tekście. I nawet trochę mi ukradł to określenie, bo chciałem go porównać, że ma podobne zwody jak Jakub Kamiński. I to jest dosyć mocna teza, bo nie chce być Lisman taki zbyt techniczny, szukać jakichś przekładanek, tylko chce być skuteczny w dribblingu. I szczególnie w drugiej połowie tego meczu z Mariborem wykonał takie trzy ważne dribblingi: zdobywał przestrzeń, wykreował sytuację bramkową, także w rezerwach już błyszczą. Może grać na pozycji napastnika, co może być istotne że też w kontekście Lecha Poznań. Weldę. Wydaje mi się, że on w drugiej połowie meczu z Szachtarem dał taki impuls drużynie. Chyba Mariusz Rumak go natchnął, to on wywalczył rzut karny, którego nie trafił Dino Chotic. Robił różnicę na tle Szachtara, potrafił zdobyć, zdobyć przestrzeń. Jest to najlepszy gra dzisiaj Lecha Poznań, potwierdził to w tej połówce Michał Gurgul. No bo zagrał jako jedyny w trzech sparingach i wydaje się, że to jest taki zawodnik, który też będzie bodźcowany przez pierwszy zespół. Być może jest to problemem, było w poprzedniej rundzie dla Gurgula, że on tak naprawdę grał w czterech drużynach, właściwie, bo grał w Lechu Poznań, w Rezerwach Lecha, w Celioce i w młodzieżowej reprezentacji Polski dla 17 i trochę tego było za dużo. Wydaje mi się, że ta runda może być dla niego jak najbardziej na plus, więc takich sześciu bym wskazał. Sam jestem ciekaw, czy może by ktoś wskazał kogoś innego, ale zgłasza się tutaj mój sufler. Tęsknię, do, tęsknię do czasów sezonu 19-20 czyli Lecha Poznań Dariusza Żurawia. trochę aha. to był Lech w którym ja się naprawdę zakochałem to był Lech, który potrafił kończyć wygrane mecze w ekstraklasie, mając sześciu młodzieżowców na boisku. To był Lech, w którym młodzieżowcy strzelili chyba 23 czy 24 gole, dołożyli drugie tyle asyst. I kontynuując ten temat, dlatego cieszy mnie bardzo, że jako pierwszego wymieniłeś Filipa Szymczaka. Wiesz, Dawid, doskonale, że jestem członkiem fan klubu Filipa. Pamiętałeś, co mówiłem. Pamiętam. Pierwszego do kadry. Dokładnie Dobra. twierdząc, że Filip Szymczak w formie sprzed roku byłby fajnym uzupełnieniem będącego w formie Roberta Lewandowskiego do meczów w kadrze. Później pojawiły się problemy zdrowotne. Chłopak jest duży, więc duzi jak łapią kontuzję, później mają problem z zwracaniem do rzeczywistości, ale wierzę, że te jego problemy wreszcie się skończą i jego wiosna 2024 będzie najlepsza w karierze, będzie na miarę jego, jego talentu, a jego talent jest naprawdę ogromny. Dawid, przejdźmy w takim no, razie do ostatnich, okay. Czterech wychowanków, więc to też o czymś, o czymś świadczy, że jednak ta Karu w wdechunka. To nie jest nie. ostatnia dioda, którą nam prezentujesz i opowiadasz. Przegranie obozu. Tutaj na szczęście, z perspektywy Lecha Poznań, e, mniejsza liczba zawodników, ale ciekawi mnie to drugie nazwisko. Bartosz Salamon. Dlaczego ten zawodnik? Był Artur sobie trochę. No nie jest to tylko obozu. moja opinia, bo widzę, że internauci kibice także tak ocenili. No, takie określenie wóz z węglem mi chodzi po głowie, i muszę przyznać, że Bartek chyba musi popracować nad taką dynamiką, bo to jest na pewno zawodnik, który może bazować na warunkach fizycznym, fizycznych, na ciekawym prowadzeniu piłki. Ale jednak w niektórych momentach zachowywał się no dość tak, to było widać, żeby nie grał długo. Ten mecz z Radomiakiem, ok. on był na innym tempie, ten mecz ligowy, do 70. minuty Salamon wyglądał tam naprawdę nieźle. W końcówce miał już dużo problemów, nawet zrobił rzut karny, który moim zdaniem nie został... E... Odglizdany, a powinien, o czymś też wtedy mówił Maciek Kędziorek. I tutaj uważam, że dużo do poprawy dla Salamona, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, którego tak jak Maryżumak mówi, zna. Ściągnął go z Concordii Murowana Goślina w młodym wieku, potem pracował razem w XIII. Teraz pracują w seniorach. Pewnie Salamon będzie pierwszym wyborem, ale na dzisiaj wyglądało to słabo i tutaj jest dużo do poprawy. No Artur Sobiech, no to pechowiec, to nie jest jego pierwsza zima i pierwsza Turcja, gdzie wraca z problemami. Był taki moment, chyba jeszcze za kadencji Macieja Skorzy, kiedy on miał problemy po covidowe, musiał wrócić do kraju. No teraz wraca i niestety ciężka kontuzja, więc nie chciałem na siłę nikogo wrzucać, bo tak mi też nie, nie przychodzili ci zawnicy do głowy, ale ta dwójka na pewno mi zapadnie pamięć, że trochę jest do poprawy. To na koniec jeszcze moje znaczy, wnioski. Poprawy. No, w przypadku sobie. właśnie po tak. zakończeniu tego obozu i po sparingach. Proszę bardzo. No tak jak mówiłem, problemy z koncentracją przy wyprowadzeniu piłki, bo to się wydarzyło w tych dwóch spotkaniach. No jeśli ja wiem, że Lech chce grać po ziemi, ale Martek Mrozek musi nad tym pracować, lepiej wyglądało to w końcówce rundy. Filip Bednarek nie powinien się tak na takiej murawie zachować, jednak powinien grać dłuższą piłką. Mówię o tym pierwszym meczu z Las Leans. Więc to jest na pewno kwestia do poprawy, bo rywale na pewno będą na tym polować. Na Lecha Poznań wyjdą wysoko, będą chcieli piłkę przejąć bardzo szybko. Ważne gole Szymczaka przy konturze sobie No to już mówiłem. Na pastnik strzelający gole, który tego potrzebuje. Ważna sprawa. Nie będzie problemów na skrzydłach. No to uważam jest ważny znak, nawet pod kątem tego, że w pierwszym spotkaniu Lech nie będzie mógł skorzystać z Weldy pewnie z golisa Decha. Dino Hotlicz nie trafił karnego, którego dobijał gurgul, ale jest do gry, wrócił baluła. Lisman Kornel, Kornel się pokazał, więc jest to też alternatywa. Plus Filip Szymczak, który w pierwszym spotkaniu z Laskiem wystąpił na skrzydle. Czyli tych wyborów tam jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się tutaj absolutnie największa rywalizacja na tej pozycji w Lechu będzie. Możemy dać kolejną diodę z wnioskami. Kurczę tyle wniosków po sparringach. Sam jestem ciekawy. było, że oglądamy. Oglądałem było. No coś tam, co, co nieco patrzę na tego Lecha Poznań. Nieskuteczne zakładanie pressingu. No to jest kwestia, uważam, do poprawy, bo i w pierwszym meczu z Laskiem to było widać. No tutaj, ewidentnie, Szachta przy pierwszym golu to wypunktował. Kilka podań, szybka zmiana strony gry, gdzie zabrakło Barego Daglasa. Zresztą to też swego o czymś mówi, że Bary Daglas 150 minut rozegrał. Czyli wydaje się, że to on może być nawet w hierarchii nad Eliaszem Andersonem. Nastroje poprawione, granie koniecznie, też o tym wspominaliśmy. Humory widać, że dopisują. Z tą grą jeszcze bywa różnie, ale tak jak mówi Wojtek, zobaczymy. W pierwszym meczu z lubi na Waldemar Fornalik. Oglądał mecz wczoraj. Z mariborem na żywo, także przyglądał się swojemu przyszłemu rywalowi i problemy z szybkimi atakami rywali. No tutaj właśnie Lech zbyt okej, okay. Laski Szachtar to ekipy z trochę wyższej półki niż Poznaniacy, ale jednak mówimy o drużynie, która w Polsce słynie z tego, że potrafi grać piłką i trochę rywale zaprezentowali to, co chce grać Lech było widać, że na dużo wyższym tempie. To Osta ostatnia rzecz jeszcze, bo zaraz będziemy się łączyć z Samuelem, natomiast jeszcze do ciebie pytanie Dawid tylko o napastników, konkretnie Mikal Chyba nic bardzo poważnego, bo wczoraj szedł z urazem ze sparingu i raczej nie należy się spodziewać żadnych ruchów transferowych wśród napastników. Tak, no jeśli chodzi o te dwa sparingi z Laskiem i Szachtarem, to faktycznie też łączą je kontuzje napastników. Oczywiście ta druga wygląda groźnie, no bo jeśli kapitan Lecha leży na ziemi, się nie podnosi, wbiega sztab medyczny, zaczyna robić kołowrotek, no to Najgorsze rzeczy mogą przychodzić do głowy. Ostatecznie, że szedł z boiska o własnych siłach. Z tego co wiem, to był jakiś drobny uraz barku, ale no, wszystko jest raczej okej. Okay. Więc teraz Lechici wrócili do domu, czekamy na kolejne diagnozy, ale nie słyszę, żeby tu było coś poważniejszego, więc to chyba dobra informacja, bo gdyby coś się stało, to wydaje mi się, że trzeba było chyba by transfer umot odpalić i kogoś tam do ataku jeszcze być może ściągnąć. Dzięki. Piękna łapka w górę należy się temu oto dżentelmenowi. Od wszystkich naszych widzów, oczywiście, zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie do łapek w górę pod naszym wideo. I tak jak już zapowiadałem, będziemy się teraz łączyli z Samuelem Szczegielskim, który jest już w Turcji od przynajmniej kilku dni i proszę bardzo. Tomasz musiał razem z Samuelem Szczegielskim, więc oddaję tobie Samuel głos. Dzień dobry, witajcie wszyscy. My sobie wyszliśmy na dwór, chociaż powiedziałbyś na pole. Na pole, no właśnie, pozdrawiamy wszystkich ludzi z Małopolski i jesteśmy na obozie Sędziów ekstra Klasy. Przylecieliście wczoraj, zaczyna się przygotowania. Ilu i na czym ten obóz polega? Przeciał nas aż 70, 73 osoby, e, Nasze jeszcze dojadą, ale, ale generalnie ma być w sumie 73 osoby, 63 sze, sędziów, e, część dojeżdża, bo część jeszcze jest na szkoleniach UEFA, -y. Nie będzie nas wszystkich, niestety, bo, bo czterech, pięciu od nas sędziów ma obecnie szkolenia w uf między m.in. Szymon Marciniak, no i, i oni mają aż czterodniowe, także nie opłaca się, żeby, żeby przyjeżdżali. Więc tak jak mówię, no, 70 w sumie będzie sędziów. No jest ciekawie. A powiedz, co wy tutaj konkretnie robicie poza budowaniem formy fizycznej i poza warsztatami, rozumiem, z teorii po prostu powtarzaniami tego, co, no, co musicie powtarzać, żeby być dobrze przygotowanym do wiosny. Ja na przykład udzielam wywiadów Także jest to jakaś atrakcja odskocznia tak poważnie, co praktycznie cały dzień mamy wypełniony, bo zaczynamy o 7 rano od rozbiegania jeszcze przed śniadaniem. Po śniadaniu mamy wykłady, następnie trening, trochę czasu wolnego, godzinka, dwie relaksu. Później są mecze, między innymi dzisiaj na przykład jest aż 10 meczów, czyli 30 sędziów pojechało na mecze. No i wieczorny kurs, kolejne wykłady po kolacji. Do tego dochodzą już od jutra różnego rodzaju pomiary, tkanki motoryczne. W tym tygodniu mamy egzaminy biegowe, podzielone jesteśmy na trzy grupy, także, także tak, żeby każdym sędziować i, i móc przejść ten egzamin. W piątek piszemy egzamin teoretyczny, także, także ten czas naprawdę mamy wypełniony w obrzegi. No to ja wam powiem, że sędziowie codziennie o 11.30 odbywają trening, a ci, którzy nie odbywają, sędzią mecze. I na odwrót oczywiście, czyli ci, którzy są wyznaczeni do sparingów różnych drużyn nie trenują rano, natomiast jeśli chodzi o sparingi tych drużyn, ja widziałem chociażby sparing Lecha wczoraj z Mariborem i powiem, że sędziowie wyglądali mocno jak po nieprzespanej nocy i jakby byli zapracowanymi ludźmi, nie wyglądali na sędziów tak atletycznie zbudowanych jak wy tutaj to robicie, więc pytanie do ciebie, jak te tureckie sparingi wyglądają w przypadku sędziów miejscowych i w przypadku sędziów z Polski? Ciężko mi powiedzieć, jak jeżeli chodzi o miejscowych, bo, bo, bo tak naprawdę nie oglądamy ich, nie obserwujemy jedyne. Można zobaczyć jakieś tam filmiki gdzieś wrzucone na internecie. E, natomiast e, bardzo często spotykamy się, że jeżeli przyjeżdżamy na mecze, to drużyny, no, nawet obie drużyny mówią o w końcu jacyś normalni sędziowie przyjechali e, przynajmniej wyglądają e, tak jak wspomniałeś e, miłe słowa dla was tylko do startu ekstra klasy, spokojnie <grym> dokładnie, ale, ale na pewno na tych drużyn to też jest dobrze, że, że przyjeżdża sędzia, który zna podstawowe zasady gry e, no i, i też te, te, te trzeba powiedzieć, że problemem, jeżeli chodzi o sędziowanie sparingów jest to no, że tutaj zawodnik nie ponosi konsekwencji z tytułu kartek e, żółtych czerwonych, więc często Często. No, czasami dochodzi po prostu do sytuacji takich, że do większej ilości przepychanek niż, niż w normalnym meczu ligowym. Tomasz Musiał, jeden z sędziów, 73 polskich sędziów, którzy przylecieli do Belek, a właściwie do Antali, był z nami. Dziękuję pięknie panowie i słuchamy was dalej. Dziękujemy bardzo. Samuel Szczygielski, prosto z Turcji, wspólnie z Tomaszem Musiałem. Padło także nazwisko Marciniak w trakcie tej rozmowy, a skoro padło nazwisko Szymona Marciniaka, to także. Istotna taka dla Was też informacja. Szymon Marciniak został ambasadorem izotoników dr. Wit. Izotoniki dr. Wit to jest nowość na rynku napojów funkcjonalnych, m.in. butelka 750 ml, taka idealnie dopasowana do uchwytu rowerowego. Cztery smaki: multifrut, kaktus, cytryna oraz czerwona. Pomarańcza. Ja, My... mam też, ja mam też o sędziach, też ogłoszenie. A proszę bardzo. Mogę bez. 30 sekund. Serial? Poniedziałek, kanal plus Oila, online. Karolina Bojar Stefańska i Daniel Stefański. Kolejny fantastyczny odcinek. Dzieło moich fantastycznych kolegów. Warto to wszystko oglądać, kochani. Tak jest, tam dużo ciekawych smaczków, jeśli chodzi o sędziów. My natomiast przejdziemy sobie do kolejnych klubów, bo tych do omówienia mamy jeszcze całkiem sporo. Był Lech Poznań, to będzie także Legia Warszawa. Wczoraj sparing Legia Rapid 1 do 1, ale to co zwróciło moją uwagę, też to, że pełni funkcję kapitana w tym spotkaniu Legii Warszawa Bartosz Kapustka. Jak wy patrzycie na przyszłość Bartosza Kapustki też w takim trochę kontekście odejścia Bartosza Slisza zmian pewnych w linii pomocy Legii Warszawa, jaka to będzie rola dla niego na wiosnę? Że to, że Bartek wyszedł na mecz jako kapitan, w sytuacji, gdy z ławki ten mecz rozpoczynał, że Zuła jest czymś absolutnie normalnym, bo Bartek w hierarchii Legii jest, jest wicekapitanem. Jest zdrowy, łapie formę, więc y, dlatego pojawia się na boisku. Po kontuzji i ucieczce z klubu drugiego ze środkowych ważnych pomocników, Bartek próbowany troszkę niżej. Zastanawiam się, czy to. Czy to dla niego pozycja? W zasadzie nie zastanawiam się, bo, bo, bo to raczej nie jest dla niego pozycja. Chyba lepiej czuje się w tercji obronnej przeciwnika ze swoją fizycznością. Jak będzie zdrowy, to będzie grał. Ku chwale ojczyzny. Myślę, że każde pokolenie ma tego typu piłkarza. Poprzednim, w poprzednim pokoleniu takim zawodnikiem w Legii Warszawa był Rafał Wolski. Bardzo podobna fizyka, bardzo podobna technika, bardzo podobny sposób grania. Dla takich zawodników chodzi się na trybuny. Jak Rafał był zdrowy. To chcieliśmy, żeby grał w kadrze. To się nie udało. Kapustka w kadrze u na nawałki grywał. Był taki czas, że grywał fantastycznie, ale wtedy był, wtedy był po prostu zdrowy. Trzymam kciuki, żeby zdrowy był teraz. Jeżeli będzie zdrowy, będzie grał w legi w tych najważniejszych meczach od początku, ale wydaje mi się jednak, że nie na pozycji numer 8, tylko jako jedna z, jeden z dwóch graczy ustawionych za plecami środkowego napastnika. Ja też mi się tak wydaje, biorąc pod uwagę jeszcze, że odszedł Igor Strzałek na wypożyczenie, to ta konkurencja na pozycji dwóch dziesiątek jeszcze urosła, mam wrażenie, bo Bartek Kapuska, no to taki transfer wewnętrzny, trochę jak mówiliśmy o Lechu, że wraca Salamon, to Kapuska, okej, okay, dał ważną masystę W jednym z meczów wszedł od razu, tak chyba, nie wiem, czy to z Krakowią nie było, albo w jakimś innym spotkaniu, gdzie wszedł od razu właściwie minutę podał asystę <laughs> do Muciego, albo ze stalą, Budaj, że teraz, nie, ze stalą, więc kramę strzlał. Także zaraz to na pewno teraz tobie to sprawdzimy. Dawał takie sygnały, no ale pamiętam też, że rozmawialiśmy z Samuelem, nie, nie z Pawłem Głaszewskim, już mi się te wszystkie mecze, nasze wyjazdy. Stal, Krakowie, Samuel, tak. Paweł, kiedy, się dużo kiedy się rozmawialiśmy z Bartkiem Kapustką. I to mogło być że... z Wartą. Z Wartą ja zaraz ten tak. spokojnie tak. raz... tak. To, było 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 zwartą. to Wartą. był mecz z Wartą poza 2, -2. Z Wartą, bo, bo mam wrażenie tak, że, że bramkasz Warty tak troszkę jak. Tak, na, 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 na 2 -2. kanapę w salonie by się bo Tutaj oczywiście widzimy wideo wczorajszego sparingu Legii Warszawy. Proszę bardzo. No i jeszcze trzeba dodać, że właśnie Bartek Kapustka wczoraj wyszedł na dwie ósemki. Może tak z z postanowił zagrać Costa Aruniaic. Elitim i... Bartosz tak, Kapustka. Elitim i Kapustka. Elitim w przerwie zszedł, za niego wszedł Augustyniak na pozycję do środka boiska, bo było kilka zmian. Dopiero w 61. minucie zszedł Bartek Kapustka. No co do tego meczu z Rapidem, to tak trochę niemrawie wygląda Legia, mam wrażenie, że jednak dopiero po tym golu strzelonym z rzutu karnego, taka ta ręka powiedzmy dość przypadkowa, bo to zagranie z boku boiska chyba, nie, to nie jest ta sytuacja akurat. No i po prostu Legia się obudziła w tych ostatnich 10 minutach, mhm. stworzyła więcej niż przez resztę meczu, tak Hmm. tak oceniając to spotkanie. Tak jak Wojtek mówił, tutaj sprawdzanie niektórych piłkarzy, bo Morsita na lewą stronę wszedł Zakuna na przykład, Paweł Wszołek Ale zaczął chyba, minuty. tak? Morisita tak, Morisita tak, zaczął. Mówię, że wszedł Zakuna jakby, który jest nominalnym lewym, lewym wahadłowym. Też byli panowie prezesi całe całe grono, pan Hera, pan Mioduski, pan Zieliński, dyrektor sportu. Wszyscy obserwowali. Trochę też miała legia problemów, tak samo do Lecha Poznań z szybkimi atakami jednak zawodników z Wiednia. Tutaj widzimy właśnie bramkę. Dość pechowa ta sytuacja, bo jednak nie wiem, czy ten strzał nawet tak do końca szedł gdzieś, gdzieś w bramkę, ale jednak Kasper Tobiasz przełobowany No i tutaj widzimy trochę Legia jak zwykle wysoko i taka sytuacja, gdzie Kasper musiał, musiał ratować, ale mieliśmy tutaj spalonego, więc Legia chciała grać wysoko. Pressingiem tu właśnie ten rzut karny taka przypadkowa dość ręka i Josue to, co umie robić, bo widzę już to pokazywał, czyli wykorzystywanie jedenastek na skokiem jak Robert Lewandowski trafił na jeden do jednego i takim wynikiem się to spotkanie zakończyło? Mówiłeś, że Lech zdaniem Rumaka ma pracować nad grą w defensywie. Myślę, że jeżeli chodzi o, o ekstraklasę i defensywę, Legia, Legia nie musi tego robić. Panowie, statystyki są wręcz nieprawdopodobne. Legia pozwoliła rywalom w, w 19 meczach jesieni oddać, uwaga, tylko 44 celne strzały. I to, jest, to pokazuje, jak Legia skutecznie paraliżowała przeciwników w ich grze ofensywnej. Dziwić musi tylko to, że aż połowę z tych strzałów puścił do, puścili do bramki bramkarzy Legii. To Pamiętam, jest, że dopuszczała Legia do takich bardzo jakościowych sytuacji. To jest, to jest, ale to jest zła wizytówka dla, dla, mimo wszystko dla bramkarza, bez względu na to, czy to jest Tobiasz, czy to jest inny zawodnik, żeby 50% celnych strzałów wpadało do siatki, bo inni, dużo mniej znani i dużo niżej... Notowani bramkarze mają tych obronionych strzałów pomiędzy 60 a 80%, ale Legia jako całość w obronie na poziomie ekstraklasy radziła sobie bardzo dobrze, że teraz trzeba znaleźć sposób, jak, jak maksymalnie wyciskać gole. Pamiętamy Legię Czesława Michniewicza. Pamiętamy fantastyczne. Skrzydła w tym wahadłowym samolocie, czyli z lewej strony Mladonowicz, z prawej strony Juronowicz. Pamiętamy, ile faceci mieli goli, ile faceci mieli atyst. Jeżeli chodzi o legię w tym sezonie, to w połowie udało się otworzyć tą legię Michniewicza, no bo ta prawa strona, czyli to wszołkowe skrzydło, naprawdę dawało radę. Jeżeli chodzi o, o lewą stronę, bez względu na to, kto tam grał albo kto tam nie grał, to lewe skrzydło nie dojeżdżało. Więc rzeczywiście trzeba znaleźć możliwość odbudowania tego grania skrzydłami, no i wtedy legia będzie chciała gonić tych, którzy są przed nią, a przed legią, jeżeli chodzi o przerwę zimową, jest wyjątkowo dużo drużyn. Hmm. Piotr Właśnieczuk, Dawid pyta też jeszcze tylko, bo też oczywiście spoglądam na to, co na czacie, czy to nie dziwne, że Kosta nie testuje innego ustawienia niż 3, 4, 3. Ewentualnie no wydaje się, że ta zima to faktycznie jest najlepszy moment, ale brakowuje, brakuje Ci czasem takich taktycznych rozwiązań z ustawieniem w legii czegoś innego, żeby właśnie być przygotowanym, czy podrywala, czy w razie po prostu jakiejś sytuacji na boisku coś pozmieniać, a jednak. Gra cały czas tym swoim systemem takim, który już jest... wybrał. W sumie w trakcie pracy w Legii, bo przecież zaczynał trochę inaczej. Kostro jeszcze jeszcze spokojnie znaliśmy z innego ustawienia, to niekoniecznie, bo wtedy trójka średnia. Tak, coś w tym może granicy. być, Też trzeba pamiętać, że Kostro przychodził nieco po kadencji czasowej Michielowicz, połączenie z Aleksandrem Wukowiczem, że jednak ta kadra była budowana pod trójkę stoperów. Coś w tym jest na pewno, bo o ile ok, inne drużyny też zazwyczaj nie trenują alternatywnych ustawień, ale wydaje mi się, że w Legii, tak jak Wojtek powiedział o tej jakości na skrzydłach, ona może i była, ale czasami, kiedy na przykład był mecz ze Stalomielec, kiedy Stal zaczęła punktować Legię właśnie bardzo skutecznie, to Legia zaczęła nagle wrzucać gdzie w piłki na Pekharta, czy potem na Kramera, no ale tam stał pan Matras, Stalini, zawodnicy ze Stalomielec i dla nich to była woda na młyn. I wtedy mi się wydawało w tych kilku meczach, że brakuje Legii mm. takiej innej twarzy, tak samo na przykład mecz z Rakowem Częstochowa, kiedy raków się sprytnie zabudował w końcowych minutach tym meczu przegranym przez Legię 1-2 u siebie, no to Legia nie mogła nic zrobić. I tutaj też ten Piotr Wodzieniczuk-Kibic zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie na przykład nie było, że na boisku i faktycznie ta kreacja w grze Legii nie była na odpowiednim poziomie, mimo gry nawet na dwie ósemki. Więc też uważam, że Legia powinna poszukać jakiejś alternatywy, gdyby jednak, że nie było. I wydaje mi się, że to ustawienie, gdzie Gual jest cały czas spróbowane te dziesiące, to nie do końca jest jego pozycja. I też jest OK, on sam nie dojeżdżał w tej poprzedniej rundzie, ale czy tak... Czy to jest odpowiednie wykorzystanie Króla Szczelców poprzedniego sezonu klasy? Nie do końca uważam, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że Legia na początku musi poszukać to, co Wojtek powiedział, zastępstwa dla Bartosza Slisza, bo to jest wyrwa, że każdy, gdzie w tej Legii grał, to zawsze się obracał, tam Bartek Slicz był, a teraz go w ogóle nie będzie. 60... Ciekawie tylko jeszcze jedno ciekawe spojrzenie od Malzahara na czacie, że z kolei Legia nie ma typowych bocznych obrońców, więc to mogłoby ewentualnie utrudnić jakieś takie eee, rozsady taktyczne. Proszę. 60% posiadania piłki, chyba 9 tysięcy 000... 400 podań, większość podań w tercji obronnej rywala. To pokazuje sposób grania Legii. To nie jest sposób grania dla takich piłkarzy jak Mark Gual, którzy potrzebują hektarów, którzy w poprzednim sezonie jako zawodnicy jak Jeloni mogli się wykazać, bo przepięknie grali z kontry. A co do ustawienia, Marek Pabszon pojawił się w... Częstochowie w kwietniu 2016 roku i praktycznie od, od, od tego momentu Raków zaczął grać Trójką środkowych obrońców w maju 2023 został mistrzem Polski, praktycznie cały czas grając takim samym ustawieniem z tyłu, więc... Nie myślę, żeby jakimkolwiek problemem dla jakiegokolwiek zespołu było to, że, że grają w jakimś jednym ustawieniu. Moim zdaniem to jest, to jest atut, a nie problem. Jeszcze tylko ostatnie zdanie, bo ja mogę się z tym zgodzić. Często się mówi, że te ustawienia nie mają takiego znaczenia. Może bardziej w Legii byłoby potrzebny moment. Inaczej, sytuacja, kiedy Legia goni wynik, albo ten wynik nie jest zbyt udany, to wtedy mam wrażenie, że Legia już jest dość rozczytana przez zespoły ekstraklasy i być może wtedy nieco inna taktyka, tylko też te dwójka napastników, która dzisiaj pełni rolę tego wysuniętego zawodnika, czyli Pekard i Kramer, to są jednak zawodnicy o określonych parametrach, którzy nieco wymuszają taką grę reszty zespołu, no bo to nie są zawodnicy, którzy zajdą ci po piłkę, OK, może Kramer więcej powalczy jako taki pierwszy defensywny zawodnik, kiedy naciska na rywali, ale jednak to nie są zawodnicy, po których możesz budować grę. Oni to ma robić guali muci, gorzej jak hmm. ich nie ma. To wtedy się zaczyna problem właśnie w tych kwestiach, y kiedy Legia ma gorszy wynik. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę o, Proszę bardzo. O, o Legii. Faktem jest, że ta dobra twarz Legii to jest twarz y Jozue. Ale ja pamiętam, że najlepsza jesień Legi, najlepszy fragment meczu Legi, to jest jedna trzecia, ta końcowa jedna trzecia wyjazdowego meczu w Szczecinie z Pogonią. To była sytuacja, w której na boisku nie było Rzozuła, a za grę Legii odpowiadał Elitim. Jeżeli kiedyś jeszcze zostanę zaproszony do jakiegoś programu o Ekstraklasie i dostanę 20 minut, spróbuję tę swoją myśl rozszerzyć. Jeśli chodzi o wahadła, to bardzo ważna rola Pawła Wszołka na prawym wahadle, ale też Spoglądamy takie smaczki różne, które się pojawiają przy okazji zgrupowań, więc spójrzmy też co się wydarzyło z udziałem Pawła Wszołka, a także trenera od przygotowania fizycznego Legii Warszawa. Nad celnością uderzeń trzeba popracować zdecydowanie w tym okresie przygotowawczym, ale to nie jedyna nietypowa sytuacja, która miała miejsce podczas zgrupowania Legii Warszawa, bo także pojawił się bardzo dynamiczny zawodnik, natomiast zawodnik czworonożny. Spójrzmy, właśnie na tę sytuację. Przydałby się może na wahadełko, jako zmiennik dla Pawła Wrzouka. Chociaż Paweł Wszołek to jest taki koń, że mógłby zabiegać tego czworonoga, ale właśnie taki to sympatyczny czworonożny przyjaciel pojawił się przy okazji zgrupowania. Widzę, że uległ bardziej Ja w lechu koty, jednak, bo widziałem więcej kotów, jeśli chodzi o. Lecha Poznań, także faktycznie tam też jakiś kocur by się przydał. Turcja, tak, kocur do ataku może, natomiast faktycznie koty z Turcją związane są bardzo. To jest druga rzecz, którą chcieliśmy wam pokazać. Zdaje się, że doniesienia z Turcji były takie, chyba od Samuela Szczegielskiego, że naprawdę bardzo sympatycznie cała drużyna się zajęła tym pieskiem i on sobie nie tylko pobiegał po murawie, ale także później jakąś pomoc otrzymał od piłkarza, także od klubu, więc mamy nadzieję, że wszyscy wszystko z tym czworonogiem będzie w porządku, a jeśli chodzi o rzeczy troszkę poważniejsze, bo przecież Samuel miał wczoraj okazję także porozmawiać z kacprem Tobiaszem, to zobaczmy sobie takie wypowiedzi o opasce kapitana, a także o walce o mistrzostwo, bo taki naprawdę pewny siebie i przekonany o tym, że Legia będzie mistrzem Polski jest bramkarz Legii Warszawa. A jakby na tym obozie trener zrobił głosowanie na kapitana, to kto by wygrał? Myślę, że Jęza. szczerze. Taka postać, że tak naprawdę każdy nawet. No tak, nie, no, no nawet do tej pory, wiesz, się śmieję, że tam kapitanie, czy coś tam, coś tam, wiesz. No jakby on przez tyle lat był tym kapitanem i jest taką postacią, że jak wypowiadasz jego imię, nazwisko, no to od razu myślisz sobie legia, tak? Mm -hmm. Więc y, mi się wydaje, że, że on, by, on by wygrał takie głosowanie. Myślę, że w show byłby wysoko. Myślę, dosyć? że mógłby być, mógłby być, na pewno. A... Albo kapi, albo w mógłby być na drugim, no drugie, trzecie miejsce, myślę, że oni by byli. Masz 100% przekonania, że w tym top 3 byłby Josue? Czy jestem przekonany, że w top 3 byłby Josue? Tak. Wydaje mi się, że na 100%. Że, hmm, powiem, może... Nie, dobra, na 60% jestem pewny, żeby go nie było. Okej. Okay w ten sposób. No. E, bo teraz Żebym wiesz. miał się jak obronić, jak to obejrzę. <laughs> bo ostatnie dyskusji o Rzozułę, to jaką funkcję pełni w Legii Warszawa, jak jest odbierany przez kolegów. To ta wypowiedź też ciekawa Kacpera Tobiasza, czy znalazłby się w top 3 Rzozułę. Jeśli dziś zarządzono by głosowanie, teraz, tu i teraz. Jak to odbieracie? Wiemy, wiemy jak Rzozułę jest odbierany przez przez znaczną część szatni. Wiemy, jak trudnym jest w szatni kolegom. Ja zastanawiałem się, jak wygląda legia, od momentu kiedy rzuł pojawił się w Warszawie. Mamy już trzeci sezon z rzły przy łazienkowskiej. Pierwszy sezon to było dziewiąte czy dziesiąte miejsce, drugi sezon to było Wicemistrzostwo Polski ze stratą dziewięciu punktów do zwycięzcy. Teraz też jest bardzo, bardzo. Średnio, a gdy popatrzymy na wcześniejszych 10 lat Legii w ekstraklasie, nagle nam wyjdzie, że mieliśmy tak: dwa lata legia mistrzem, sezon przerwy, później trzy lata legia mistrzem, sezon przerwy, później legia mistrzem, sezon przerwy, a tu już szykuje się trzeci sezon bez mistrzostwa. Myślę, że to może być pokazaniem, jak ja widzę, to, co Żozuę daje Legii. i myślę, że poniekąd również może być odpowiedzią na Twoje pytanie. O tutaj tego fragmentu chyba nie, nie było, nie wiem czy pokażemy o tym. O że... mistrzostwie? Tak. To zaraz pokażemy. tak. No to tutaj się odniosę, a co do, co do Josue to nie jestem zaskoczony wypowiedzią, wypowiedzią Kacpra m, Tobiasza, bo wydaje mi się, że... Nie, nie można mieć wątpliwości co do umiejętności, że złe, ale wydaje mi się, że ktoś z szatni Legii może mieć wątpliwości, czy właśnie to byłaby odpowiednia osoba, czy jest odpowiednia osoba na bycie kapitanem. Widzieliśmy Kasper Tobiasz, uważa, że część szatni mogłaby mieć inne zdanie. To posłuchajmy teraz też wypowiedzi Kacpra o mistrzostwie Polski, o tym, o czym Ty wspominałeś, Dawid. Jesteś przekonany, że Legia będzie mistrzem Polski w tym sezonie? No niech się ludzie na mnie obrażą, ale powiem, że tak. No. <laughs> Jakby. No. Nie wierzę szczerze, że z takimi umiejętnościami, jakie mamy w zespole, to że nie jesteśmy w stanie zrobić mistrzostwa. No ja, ja uważam szczerze, że generalnie jeżeli chodzi o personalia w drużynie, to odkąd trenuję, to nie było takiej drużyny w Legii. Mamy i indywidualną, indywidualne umiejętności, mamy i drużynowe kwestie, tylko żeby to wszystko połączyć w jedną całość. Trzeba wszystko połączyć w całość, bo takiej drużyny, od kiedy w pierwszej drużynie jest Kacper Tobiasz, jeszcze w Legii jego zdaniem nie było. Przypomniał mi się od razu wywiad z Kazimierzem Moskalem, wtedy trenerem uks u Po pierwszej czy po drugiej kolejce sezonu 23-24 Kazimierz Moskal mówił na temat swojego uks u dokładnie to samo. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrego zespołu. Powiedzieć można wszystko, boisko później wszystko weryfikuje być może Kasper ma krótką pamięć, a być może jest na tyle młody, że jest zbyt krótko w Legii Warszawa, żeby naprawdę pamiętać wielką Legię chociażby z sezonu 15-16. No, I mówił i o tym czasie, to się, kiedy on jest, i czym to jest się, pierwszy i czym, i, czym, I czym to się skończyło? Skończyło się, skończyło się dubletem. A, a co do Legii do obsady bramkarza? Mam wrażenie, że Legii łatwiej byłoby walczyć o Mistrzostwo Polskie, gdyby w bramce Legii stał Dominik Chładun. Na pewno za to w Legii, chyba że chcesz się jeszcze odnieść do tych słów, bo na pewno w bramce Legii nie stanie Cezary Miszta, ale o sobie zaraz. Co so, jeśli powiem. chodzi o Kacpra, to wydaje mi się, że on może mieć takie podejście, że faktycznie Legia jest bardzo mocna, patrzy na ten skład, widzi dużo jakości. Tylko problem potem jest tego typu, że trzeba to przełożyć na przykład na te mecze wyjazdowe z groszymy ekipami, gdzie jednak brakuje trochę motywacji, mobilizacji, bo chociażby okej, okay, w meczu z UKS'em em zabrakło szczęścia, ale mecz domowy ze Stalą no nikt mi nie powie, że Legia ma mniej jakości niż Stal Mielec, a okazuje się, że to potem zawodnicy Kamila Kieresia wygrywają 3-1, więc to jest taka ważna kwestia, bo ja tu się zgodzę z Kacprem. On, co ma innego dzisiaj powiedzieć piłkarz Legii, który odpadł z Pucharu Polski jeszcze jesienią? Że pewnie, że gra o Mistrzostwo Polskie ja się przychylę do tego co powiedział Wojtek będę bardzo zdziwiony wręcz zaskoczony jeśli Legia zostanie mistrzem i to nie dlatego że być może ma najlepszą kadrę w lidze można by tutaj dyskutować czy Lech czy Raków czy, czy Legia bo każda z tych drużyn nie wiem Raków nie ma napastnika ale ma problemy z lewą broną Legia teraz straciła Slisza. więc każda drużyna ma jakieś problemy tylko problem jest to że są cztery ekipy przed Legią i wydaje mi się że jeszcze Pogoń która bardzo chce gonić ostatnio o tym mówił Jarosław Mroczek że celem są w pewien sposób puchary no to ktoś będzie rozczarowany Dzisiaj biorąc pod uwagę, że Legia ma przygodę w europejskich pucharach, to ja bym powiedział, że Legia w walce o mistrzostwo liczyć się będzie, ale zbyt wielu szans bym nie dał na to, że Legia będzie mistrzem Polski. Wręcz mam wrażenie, że to będzie jednak trzeci sezon bez mistrzostwa i to nie dlatego, że nie wiem, że Legia będzie mistrzem czy ktoś, tylko po prostu naprawdę to już nie jest ta Liga, co była kiedyś, że... Była Legia, potem Lech, potem dopiero reszta. Tylko dzisiaj z czołowej piątki to właściwie każdy mógłby zostać mistrzem. I ja nie będę zaskoczony, jeśli któraś z tych drużyn zostanie mistrzem. Może jedynie, że będzie to Legia Warszawa, bo to by oznaczało, że kilka ekip przed nią zaliczyło naprawdę fatalną rundę. Jak Legia źle mentalnie podchodzi do swoich obowiązków, pokazuje nie tylko wynik meczu z uks em nie tylko wynik meczu ze Stalą, ale także remis spuszcza. Ale myślę, że najbardziej taki, najbardziej ewidentny był ostatni mecz Ekstraklasy w roku 2020. 23, czyli przełożony mecz Krakowie. Legii w Krakowie przy Kałży z Krakowią. Legia wiedziała o co gra. Gra o komfort zimowy, gra o bardzo ważne trzy punkty, które przybliżyłyby ją i do Jagiellonii, i do Śląska Wrocław. I ta Legia, mimo tego, że to wiedziała, przez 45 minut chodziła po boisku. Dziewięciu ludzi chodziło, a jedna osoba stała. A osobą, która stała, był Jozue, kapitan, ten najważniejszy, ten, który ma zawsze tak dużo do powiedzenia. Gdy legia nagle po rozmowie z trenerem w szatni zaczęła biegać, było już za późno. Wydaje mi się, że legia. Nie ma szans na tytuł mistrza Polski, żeby zdobyć mistrzostwo. Nie trzeba mieć najlepszych piłkarzy, trzeba mieć najlepszą drużynę. A jeżeli chodzi o Legię Warszawa, szatnia jest dość mocno pokręcona. Cezary Miszta wypożyczony do Rio Awe. Samo wypożyczenie chyba nie jest zaskoczeniem, ewentualnie kierunek, jaki obiera bramkarz Legii, bo przecież już dużo mówiono latem, że Wypożyczenie czy też sprzedaż byłaby dość naturalna, bo tych bramkarzy w całe mnóstwo i raczej daleka droga była niż ty do, do gry. Ewentualnie kierunek to zaskoczenie dla was, że akurat Portugalia. Tak spojrzałem sobie na te nazwiska, które kiedyś w Rio Awe broniły bramki, to tam naprawdę A Ederson, Jan Oblak. W takie duże buty wejdzie ewentualnie Cezary Miszta, jeśli będzie grał, ale chyba wreszcie dla niego okazja, żeby w... okej, okay, pograć w piłkę, tak? bo, bo te ostatnie miesiące trochę stracone. Szósta najgorsza defensywa w Lidze Rio, a wewnętrzny co tam do poprawy trzech brazylijskich bramkarzy do rywalizacji. No ale chyba Czarek jedzie tam po to, żeby coś udowodnić, bo no w Legii w sezonie ligowym to nie zagrał się dwóch, dwóch rozgrywek, tak można by to nazwać. Ciężko powiedzieć, co tutaj miszta może zagrać w tej Portugalii. Na pewno, jeśli jest takim fanem ciepła, jak ty macie, to trafuj do idealnego miejsca, bo tam jest 10 km na plaży. Z tego, co widziałem od, od stadionu, piękne, malownicze portugalskie plaże, szczególnie wiosną. Jeżeli ale... Atlantyk, to tam jest zawsze zimno, nawet no, jak no na plaży zimno, jest. No, ale wie, może pobiega z psem, czy coś takiego, także na pewno ciekawe pół roku przed nim się rysuje i zaryzykuje tezę, że będzie miał więcej szans do gry w rio Awen niż w Warszawie. Jeżeli mówimy o bramkarzach Legii, no to nieodmiennie musimy wymienić nazwisko, Krzysztofa Dowhania, pana trenera Krzysztofa Dowhania, który robi fantastyczną robotę. Jest coraz starszy, więc wpadł na pomoc, żeby wychowywać sobie następcę. Jego zastępcą jest Arek Malarz. Wiemy, jak skutecznym potrafił być bramkarzem, jak fajnym przywódcą w szatni. Mam nadzieję, że Arek będzie także kiedyś bardzo dobrym trenerem. Tak patrzy 17 stopni Ciewry, not too bad. Wiem co no uwagę, ile, na 20. ile u nas jest, więc pogodowo na pewno zyskał, by zyskał piłkarsko Cezary Misztę. Natomiast, bo tak się nam trochę zrobił poznań kontra Warszawa, mimo że nie ma Pawła, to musimy przejść także do innych klubów. I tak przechodząc do pogoni Szczecin teraz. Pogoń, szturm grac 6 do jednego to jest chyba i poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko najbardziej niespodziewany wynik taki na plus sparingowy jeśli chodzi o zespół z Ekstraklasy właśnie w tym zimowym okresie przygotowawczym przebić to będzie naprawdę trudno bo my ten sztorm gras oglądaliśmy w fazie grupowej europejskich pucharów razem no. z Rakowem Częstochowa Widzę w, Warta, widzę w Warta 5.1, więc. No. więc no, a, <laughs> potem było, a potem Warta, też było, Warta ogrywa. Widzę, też widzę. było spektakularnie. No sparring, no, sparing, no, no, no co, ja, co, ja mogę, co ja mogę powiedzieć? Jeżeli Dawid oglądał, to pewno będzie mógł powiedzieć jakiś tak. ja, bym, ja bym kompletnie się do tego nie przywiązywał, poza jednym to, co już powiedziałem, że jeżeli około 20 stycznia zawodnik jest w dobrej formie i czaruje na boisku, to znaczy, że czeka go fatalny sezon to no, można można się z tym z... Znaczy coś w tym może być, tak, tak bym się do tego odniósł. Jednak muszę przyznać, że to co robi Pogoń na obozie może w pewien sposób imponować i na pewno pocieszać kibiców Pogoni Szczecin pod kątem tego, że transferów raczej nie będzie. No bo słuchajcie, to były też dwa wygrane mecze z Paxi 3-0 i 3-1. Paxi to jest lider Ligi Węgierskiej. Potem był remis z Celje 1-1, to jest lider Ligi Słoweńskiej. No teraz tylko oglądając, słuchając tego co mówisz, można sobie rzucić okiem No i warto, warto popatrzeć, no bo tak, Kuluris z hat -trickiem. Katry trick asyst Grosickiego, dwa gole Zachowicza, świetnie wyglądający Biczak Cian, który jeszcze nie trafił rzutu karnego. Naprawdę to nie jest tak, że ten Strum Graz to przyjechał na wakacje, tylko oni chcieli pograć z Pogonią w piłkę i jak Strum wychodził wysoko, to byli tak bezlitośnie kontrowani, że aż nie wierzyłem w pewnym momencie. Ja wiem, że Pogoń, nie wiem czy Wojtek się zgodzi, bo nie wiem, czy obok Jagieloni. Ja bym chyba wskazał, że pogoń gra taką najbardziej efektowną piłkę, tylko potem gorzej jest efektywnością tych działań, bo jednak Jagielonia potrafi to połączyć, no to naprawdę pogoń ogląda się świetnie teraz. I ja tak nawet patrzyłem na że na odpaliłem ten mecz, mówię, ty no, ale chodzi ta ekipa, biczek trzeba na prawym skrzydle. Świetnie schodzi do lewej nogi. Porozumienie z Grosickim, ten gorgon bardzo ciebie wygląda na tej pozycji numer 10. Kuluris, który wykańcza tę sytuację, no mówię, może być pogoń z, w pewien sposób nie tyle że oczarowana jej kibice, ale być zadowoleni z tego jak to wygląda i to co Wojtek przenieść to na ligę. bo pierwszy mecz już jest ze Śląskiem Wrocław do wyjeździe dla Pogoni. Mówisz o takim oczarowaniu, trochę to jest kontrast względem tych oczekiwań kibiców Legii do Legii, Pogoni oczywiście do transferu, transferów tak, bo tego z kolei nie ma, ale jest tak. dobra gra w okresie przygotowawczym, więc teraz pytanie czy się cieszyć, czy tak martwić tym, że nie dochodzą żadni nowi zawodnicy. No i raczej nie dojdą, bo Panowie, bo... Bo... nam łatwo się zachwycać grą Pogoni, bo nie jesteśmy fanami Pogoni, ale fani Pogoni od od wielu, wielu lat cierpią i dobre granie nie jest w stanie tych cierpień w żaden sposób ukoić. Pogon Szczecin była najbliżej Mistrzostwa Polski trzy sezony temu. Wtedy, kiedy to 8 czy dziewięć razy potrafiła wygrywać jeden do zera i chyba po czwartej czy piątej kolejce wiosny miała, chyba była liderem, liderem. i, była, i była, tak. miała trzy punkty przewagi, więc Pogoni przydałoby się takie granie. Ja jako fan Ekstraklasy wy pewno też jesteście zachwyceni grą Pogoni, ale wyniki Pogoni, szczególnie cztery domowe porażki, absolutnie powinny być zabronione. W teatrze marzeń, w szczecińskim teatrze marzeń, wypełnionym po brzegi, nie można tak fatalnych wyników pokazywać. To naprawdę powinno być zabronione. Pogoń gra fajnie, pogoń gra efektownie, ale przychodzi taki moment, że coś się w pogoni. Zacina i, i, i Pogoń nie, nie potrafi nikt naprawić. Trener Pogoni Szczecin, o którym też pewno jeszcze chwilkę porozmawiamy, bo coś się mówi, że może zostać selekcjonerem reprezentacji Szwecji. Jego poprzednia praca to była praca ze szwedzką młodzieżą, w szwedzkiej młodzieżówce i mam wrażenie, patrząc na to, jak on prowadzi zespół Pogoni Szczecin, że on mentalnie cały czas jeszcze prowadzi młodych ludzi, i dla niego jest najważniejsze to, żeby ich. Kształcić, żeby oni się rozwijali, a wyniki są na dalszym, na dalszym planie. Gdy Marek patrząc zdobywał mistrzostwo polski z Rakowem Częstochowa, po tym jak Raków wychodził na prowadzenie, to dla Marka Najpięć minut to były najważniejsze momenty. To był plan, to było zawołanie najważniejszych zawodników do siebie i opowieść o tym, co ma się wydarzyć w następnych 5 minut po to, żeby Gola nie stracić. Jak się zachowuje trenery pogoni Szczecin po golu, strzelonym przez pogoń, jest niezwykle serdecznie uśmiechnięty i na tym się. Kończy jego robota. No i Jego drużyna też jest niezwykle serdecznie uśmiechnięta, bo tak sobie przypominam, przez mecz ze Stalą Mielec to pogoń tam prowadzi o 2-1, przegra 2-3. 83 minuta meczu z Wartą do 1 koniec meczu 3-3. Nie wspomnę o porażce w Łodzi z łks em to naprawdę nie powinno się przydarzyć. No i 7 porażek zdecydowanie za dużo. I to, co Wojtek powiedział, no kibic z pogoni na pewno dużo oczekuje, nawet nie tyle po występach ligowych, ale przede wszystkim ten mecz w Poznaniu z Lechem Pucharowy. Bo jeśli udałoby się pokonać Lecha, którego pokonałeś już 5-0 w tym sezonie, co prawda na wyjeździe, no to zostaje ci jeden mecz do Narodowego. I to byłoby naprawdę duża szansa dla Pogoni na odniesienie sukcesu, bo ja się będę upierał, że Pogoń ma bardzo dobrą pierwszą jedynastkę, ale gorzej, jak trzeba zmieniać. I właśnie tutaj Jens Gustawson ewidentnie nie pomaga w tych sytuacjach, kiedy Pogoń ma dobry wynik i trzeba go bronić, bo zazwyczaj dokonuje dziwnych roszat, dziwnych, Zmian i nie potrafi po prostu pogoń utrzymać wyniku. A wydaje mi się, że tutaj jest głównie zasługa wtedy trenera i jego dziwnych decyzji, bo to, co Wojtek powiedział, tak ekstraklasie, jak prowadzisz, to nie zawsze warto iść po kolejnego gola, tylko raczej pomyśleć o tym, co się może zdarzyć, bo każdy może ci trafić. I szczególnie jak w końcówce nie pomagał Korzokaru, jeśli mówimy o końcówkę rundy, a miał naprawdę ciekawe wejście. No i wiemy, jak defensywa pogoni się sprawuje, że jest tam dużo problemów, to trzeba tutaj trochę grać bardziej pragmatycznie. Arwersc do, do treningów to może być dla Ciebie jakieś rozwiązanie tych problemów nie. defensywnych? Nie? Nie, nie pamiętam, że przychodził jako ktoś, kto ma odmienić grę linii obrony Pogoni Szczecin. W niektórych meczach odmienił, ale na nie, nie Wyglądając <noise> fatalnie i robiąc klopsy na poziomie młodych chłopaków, którzy dopiero zaczęli grać w seniorskiej piłce. Pociągnę to, co Dawid rozpoczął. Rzeczywiście trener Pogoni ma problem z rozumieniem tego, co dzieje się na boisku. Często oglądając mecze Pogoni miałem wrażenie, że zmiany, których dokonuje, to były zmiany zaplanowane jeszcze przed meczem. Nie potrafiły reagować tak, jak reaguje dobry stratek. Byłbym strasznie zdziwiony, jeżeli zimą 2024 roku nagle by się tego nauczył. No to jeszcze tutaj Malzachar wskazuje na czacie mecz z No oczywiście, no tam prowadzić 3-2, Legia gra w 10 i dajesz sobie wypuścić zwycięstwo. Też pamiętam te dwie zmiany w tamtym spotkaniu, kiedy szedł Grosicki i Walchwist, weszli chyba Stolarski, i teraz mówię z głowy, bodajże, Fornalczyk. No i totalnie się gra wtedy posypała. Przez trzy czwarte sezonu w ogóle nie zdejmował Grosika. Później jak do niego doszły pretensje, że on nie zdejmuje Grosika, to zdejmował Grosika nawet wtedy, kiedy trzeba go było zostawić. Ale jak zaczął go ściągać, to dziwo Grosik zaczął grać lepiej, więc to też jest ciekawa kwestia. Jeszcze wracając do tego sparingu, naprawdę tam mogło być jeszcze wyżej, biorąc pod uwagę liczbę niewykorzystanych okazji. I naprawdę Pogoń mi była taka agresywna, zostawiała bardzo mało miejsca. I szczególnie na skrzydłach sobie radziła, więc jest to jakaś zapowiedź, jeśli uda się uszczelnić obronę i defensywę, a sparingi naprawdę mogą być optymistyczne, to może faktycznie Pogoń coś zrobić takim zgraniem, bo no, Jens Gustafsson powinien już coś z tą ekipą prezentować więcej niż to, co widzieliśmy jesienią. Pamiętajcie, że Pogoń rozpoczyna wiosnę od wyjazdu do Wrocławia, tak. to będzie naprawdę duże, niezwykle ważne meczycho. Jeśli chodzi o Kamila Grosickiego, to także polecamy rozmowę z nim u nas na, na kanale wpadła dzisiaj Rana. Tam Kamil Grosicki opowiada o piłkarzach, z którymi grała. Tych piłkarzy naprawdę kilku było bardzo, bardzo ciekawych. Więc na przykład obecny piłkarz Liverpoolu znajduje się tam w 11 Kamila Grosickiego. Polecamy serdecznie rzucić okiem, ale właśnie, bo trochę już wywoły, wywołaliście ten temat. On zresztą istnieje tak naprawdę od kilku dni tych medialnych na razie spekulacji, takich czysto medialnych dotyczących Jęsa Gustawsona jako kandydata na selekcjonera reprezentacji Szwecji. Widziałem wypowiedzi Jarosława Mroczka. One, z jednej strony, strony są takie, że chyba nie należy się takiego ruchu Gustawson do reprezentacji Szwecji spodziewać, ale one też nie są takie absolutnie zero-jedynkowe, że na bank się to nie wydarzy i, i nie ma w ogóle mowy, więc jak wy byście do tych plotek podchodzili z perspektywy Pogoni, bo też różne momenty miał Jens Gustawson w Pogoni. Przecież były już takie chwile, kiedy on bardzo irytował kibiców, kibice już się domagali jego zwolnienia. Mówicie tutaj o ciekawej grze, ale z drugiej strony patrzymy w tabelę, no to jednak jest dosyć daleko nawet od czołowej trójki. Jest gra w Pucharze Polski. Czy Pogoń bardzo się powinna obawiać ewentualnie tego, że, że Szwedzi ruszą po Gustafssona? Czy to otworzyłoby może jakieś inne ciekawe opcje dla Pogoni? Jak, jak, jak na to patrzycie? Przed chwilką na Gustafssona bardzo narzekaliśmy, więc teraz nie będziemy go hmm. bronili. Natomiast... Czyli dla ciebie Laka... takie odejście Gustawsona to nie byłby wielki kłopot dla pogoni, tak? Byłby, bo to odejście nastąpiłoby już przed rozpoczęciem sezonu, więc to byłby. Z tej perspektywy, to byłby, a nie z tej To, jakim by, był to trenerem. byłby ogromny problem dla każdego zespołu, bez względu na to, kto byłby trenerem w tym zespole. No, ktoś ma jakąś wizję, budowany jest zespół pod kątem konkretnego trenera, nagle okazuje się, że trenera w klubie nie będzie, więc to byłby problem dla każdego zespołu. Odniósłbym się do tego, że faktycznie Jens Gustavsson ma markę w Szwecji, no bo jeśli wygrywasz w 2014, właściwie w 2015 roku młodzieżowe mistrzostwa świata do lat 21 pokonując w finale Portugalię 4 do 3, kilku piłkarzy w tej ekipie było Klaizong Guidetti, znanych z poważniejszej piłki, no to takie nazwisko na zawsze zostanie. W szwedzkiej piłce, a biorąc pod uwagę, że Szwedzi po odejściu Jana Andersona chyba od dwóch miesięcy nie mogą znaleźć szkoleniowca i tam się przewijają nazwiska miejscowe, Jondal Thomason był grany, Ole Gunnar nawet był gdzieś e, brany pod uwagę, to ja się nie dziwię, że były trener młodzieżówki, który osiągnął z nią sukces. Patrz, reprezentacja Polski, my też wzięliśmy trenera młodzieżówki, który nie do końca osiągnął sukces. No to nie dziwię się, że taki Jens Gustavsson, który był w hajduku Split przez chwilę, teraz już jest dłuższy czas, pogoni Szczecin. No to przy tej trochę bryndzy, która się zrobiła szwedzkiej piłce. Nawet można to trochę porównać z tym, co się u nas wydarzyło. Nie jestem zaskoczony tym, że taki trener jest kandydatem. Pytanie, czy doszło do jakichś rozmów, a jeśli chodzi o pogoń, wydaje mi się, że gdyby takie coś się wydarzyło, chociaż nie daję w to dużej wiary, no to Robert Kolendrowicz by to jednak przejął, który też jest na tym kursie UEFA Pro. Rozmawialiśmy o tym z panem prezesem Mrożkiem w środę. No jest to trener, o którym bardzo dobre opinie chodzą w środowisku, że to mógłby być kolejny trener z tej ekipy młodego pokolenia, też były piłkarz, który mógłby wskoc wskoczyć na karuzelę i dostać bardzo duży klub do prowadzenia już na sam początek. Adrian się się sprawdził, sprawdził się Dawid Czwarga w jeszcze poważniejszych i trudniejszych warunkach. Uważam, że wtedy to byłby czas trenera Kolendowicza. Pogoń zaliczyła ponad 20 milionową stratę po zbilansowaniu finansowym sezonu 22/23. Pogoń Szczecin musi wygrywać, wygrywać po to, żeby kreować zawodników na sprzedaż. Pogoń musi w sezonie sprzedawać co najmniej jednego, dwóch zawodników za kwotę 3, 4, 5 milionów euro. Pogoń musi Musi wypełniać stadion, żeby minimalizować koszty utrzymania stadionu. Pogoń musi grać w europejskich pucharach, żeby zarabiać pieniądze, więc. Dla pogoni eksperymenty tuż przed rozpoczęciem rundy rewanżowej, to mógłby być pocałunek śmierci. To na pewno dodam tylko, że w pogoni nie za bardzo jest kogo sprzedać teraz, dlatego pewnie też na obóz pojechało 12 młodzieżowców i pewnie ktoś się wyklaruje, bo słyszałem, czy to chłopaku pa Paryża jak się bodajże, chyba nazywa, który nawet był blisko lecha Poznań swego czasu, ale ostatecznie stwierdzono, że jednak mm, no nie pasuje do Lecha Poznań i, i poprzeszedł do pogoni Szczecin i ma tam dostać większe szanse. Też Wędrychowski jest, pewnie teraz będzie bardziej ogrywany, więc kilku tych chłopaków tam się pokazało też z niezłej strony. Ale na dzisiaj za bardzo tak, pod wielomilionową sprzedaż to nie widzę. To przechodzimy sobie w takim razie do kolejnego klubu, do Rakowa Częstochowa, do którego miał dołączyć z czwartku na piątek, takie były zapowiedzi Michała Szprendałowicza w mediach społecznościowych Iwi Lopez, ale też tak, taką ważną deklaracją jest to, że Sonny Kittel pozostaje w Rakowie Częstochowa na wiosnę, to jeszcze tak naprawdę kilka tygodni temu nie było takie oczywiste. Jaką wy teraz drogę dla Sonnego Kittela widzicie? Wierzycie w takie odbudowanie i to, że sobie przepracuje zimę Stanie się tym zawodnikiem, jakim miał się stać, tym zawodnikiem na miarę tego pięknego strzału w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, czy ta druga próba, bo tak to można pewnie troszkę sklasyfikować, podejścia pod ekstraklasę, będzie nadal bardzo, bardzo trudna? Ma, ma, mało mamy w ekstraklasie klubów, które byłyby tak dobrze zorganizowane jak Raków Częstochowa, tak rozbudowany skład sztabu szkoleniowego, co pozwala. Rozwijać zawodników. Więc, jeżeli Sonny Kittel przez 12 miesięcy, będąc pod kloszem, będąc pod opieką, prezentował to, co prezentuje, pewno nic z niego nie uda się wycisnąć. Myślę, że. Nie odszedł z Rakowa tylko dlatego, że nie dało się dobrze dogadać warunków finansowych, na jakiej zasadzie miałby odejść, kto miałby go wziąć na dobrych warunkach, w taki sposób, żeby zminimalizować koszty, jakie poniósł Raków Częstochowa. Będzie, pewno czasami nas zachwyci, tak jak w swoim debiucie w meczu pucharowym, kiedy to huknął, kopnął, wpadło w okienko i Raków awansował do fazy grupowej europejskich pucharów, ale, ale na dłuższą metę chyba nic z tego nie będzie. Mówiło się o Stonym Kitelu, zanim przyszedł do Ekstra klasy, że to jest gracz momentów, że to jest piłkarz, który na chwilę odpala, robi coś fajnego i niknie tych momentów, nawet jak na zawodnika momentów jesienią 20-23 było zdecydowanie za mało. Ciekawy sparing czeka jutro w sobotę, Raków Częstochowa 20. 7 stycznia z Łudogorcem. Też oczywiście mamy tutaj listę tych wszystkich pozostałych sparingów, które w najbliższym czasie z udziałem klubów ekstraklasy. Stal, Warta, Górnik, to będą sparingi w weekend, podobnie Piast i Radomiak w poniedziałek. Z kolei Legia zagra dwa sparingi jednego dnia. Nie będzie to dwumecz, bo dwaj różni rywale, ale właśnie intensywny poniedziałek w wykonaniu Legii Warszawa. Co do Kitala? Coś do dodania Dawid jeszcze, czy nie no, bardzo. Ten... Zaskoczenie dla Ciebie, że nie została przecięta trochę ta sytuacja, że jednak jest taka druga szansa, bo, bo był taki moment, kiedy się wydawało, że i Wrakowie są niezadowoleni i ten by w sumie odszedł, i tak wszystko szło no, ku temu, też... że to się szybko może zakończyć, mimo że kontrakt podpisany długi, jeszcze było przecież mowa o tym, że on ma pracować w klubie po zakończeniu kariery. To był jeden z tych elementów, którego przekonała tutaj. No, po pół roku rozstanie nie będzie, ale pytanie, czy będzie lepsza gra i większa. No, Koszef na Raków to może być zaskoczenie, bo Raków dość. Szybko, nawet kosztem pewnych finansów potrafi się wycofać z błędnych decyzji. Tutaj mówimy jednak o piłkarzu, który w przypadku Rakowa to się rzadko zdarza, uważam. Nie do końca ten transfer był sprawdzony, bo nawet Robert Graf o tym mówił latem, że to była reakcja na kontuzję Jego Lopeza. Wydawało mi się, że też tą reakcją budż... Jav... Jav, nie Jaw, John Jebołach. ja w odszedł z Wisły Kraków kilka sezonów temu. Ale jednak też był takim Sonny Kittel i to był taki akt nie tyle rozpaczy, ale reakcji. Na początku wydawało się, że coś z tego będzie było. Kilka asyst w Ekstraklasie, pamiętam z Radomiakiem bodajże, asysta chyba ze Śląskiem, Wrocław dołożył gola ważnego na, na wagę punktu, no ale to chyba jednak za mało, więcej się oczekiwało od tego piłkarza, ale też nie dziwię się, że jeszcze zostaje, bo stwierdzili pewnie w Rakowie, że te pół roku dadzą mu szansę. Raków gra na dwóch frontach, będzie potrzebował kogoś jakościowego. Wydaje się, że kitel takim piłkarzem jest i latem na pewno będzie Łatwiej i samemu piłkarzowi z, czy zerwać, czy odejść z klubu i znaleźć nową drużynę, bo pewnie też będą większe potrzeby wtedy w klubach drugim Bundesligi, bo o tym zakładam. A Iraku wtedy będzie mógł sobie poszukać zastępstwa. Być może i Lopez już będzie w formie, dzisiaj też nie wiemy, jaki będzie powrót jego Lopeza. No i z jednej strony Kitel przychodzi za Lopeza, dzisiaj nie wiesz, co jeszcze będzie z Lopezem, w jakiej będzie formie, a już oddajesz Kitela, bo się nie sprawdził, gdzieś na tę pozycję myszora, który pewnie jest raczej jakąś ambicją niż piłkarzem do pierwszego zespołu. Także jestem ciekaw formy reszty dziesiątek, bo wydaje mi się, że tych dziesiątek na, na tej pozycji dwóch dziesiątek to w Rakowie kilku piłkarzy raczej zawiodło. Szczególnie Marcin Cebula w drugiej fazie sezonu, czy Bartek Nowak miał kilka przebłysków, ale wydaje się, że jednak tam brakowało trochę szybkości. Pewnie ze względu na to, że kontuzji miał Jebołach, ale wydaje mi się, że Kitel po prostu stwierdzili, że jeszcze stadzik na to, żeby te pół roku płacić, a może coś pokaże i ta historia się odmieni. Zastanawiam się jak będzie wyglądał po powrót Iwiego Lopeza ale wiem, że to będzie powrót niezwykle trudny, wraca po bardzo długiej przerwie. I panowie, nie oszukujmy się, wraca do kompletnie innego rakowa częstochowa. To jest Raków wprowadzony przez innego szkoleniowca z innym sztabem. Zmieniła się sporo szatnia, zmieniło się jego otoczenie. Nie wiemy, jaką będzie miał teraz pozycję w szatni, nie wiemy, jak o tą pozycję będzie potrafił dbać. Sonny Kittel to był zupełnie inny zawodnik. Kitela potrafiło nie być w meczu 60 minut, ale robił jedną akcję i był ok. I Lopez to był w rakowie pierwszy wszystko. To był mentalnie trochę taki sam zawodnik jak Jozue w Legii Warszawa. Jeżeli koledzy nie podali mu, w oczywistej sytuacji pojawiały się problemy, pojawiało się machanie rękoma. Był taki moment tuż przed jego kontuzją, kiedy to nawet Marek Papszun miał go dość i zdejmował go około 60 minuty z boiska. Później panowie wszystko sobie wytłumaczyli i Iwi Lopez robił to, co ma robić. Teraz nie było go bardzo długo, wraca do innego Rakowa. Do kompletnie innego Rakowa. Z niecierpliwością czekam, aż wróci, i, i z niecierpliwością czekam, żeby zobaczyć, jak ważnym dla Rakowa będzie zawodnikiem. No i też Dawid P. pisze na czacie, że myślę, że jeśli dobrze przepracował zimę i dostanie więcej, więcej szans, to może na wiosnę się rozegrać. Faktycznie tego czasu na pewno teraz będzie więcej, więc liczymy pewnie, że zobaczymy Kitela. Nie tyle większej liczby minu, dalej. Ciekawe byłoby zacząć. i Iwiego Lopeza, powiedzmy takiego już odbudowanego w tym samym momencie na boisku. Jakby no to ciekawe, działało. czy Jawie farga by właśnie Fragowy. zastosował taki manewr, czy jednak to nie są zbyt podobni zawodnicy, żeby grać mm, na dwóch tych samych pozycjach, czy jednak będzie rotowanie nimi, czy może faktycznie dojdzie do takiego momentu, bo to było na pewno ciekawe. No, obaj odpowiadaliby za stałe fragmenty gry trochę też w pewien sposób, także no, zobaczymy. Najpierw musi wyzdrowieć drugi, a Jeden musi wrobić te formy, drugi musi tak. wyzdrowieć. Daleka droga. Wielka Puszcza wraca wynik meczu z łęczną i wygrywa 2-1, Do nasi Jarek na czacie. Bardzo dziękujemy za takie też doniesienia, ta puszcza, która przecież nigdzie nie wyjechała i Samuel w Turcji puszczy niepłomicę nie spotka. Dziękujemy za taki update. Oczywiście, jeszcze raz zaapelujemy o łapki w górę, a także suby na naszym kanale. I jedziemy dalej, jeśli chodzi o tematy ekstraklasowe, klasowe, bo jeszcze kilka klubów sobie omówimy. Może teraz górnik zabrze panowie, bo tam też się dzieje. Chcą ściągnąć napastnika. Denis Hamet ma być tym Napastnikiem. Natomiast generalnie tak przyjrzeliśmy się golom napastników górnika. Zawsze nie ma ich zbyt wiele. Brak brakowi goli. Tak, możemy pokazać taką stosowną grafikę, jak to wygląda. Dlaczego górnik generalnie potrzebuje napastnika? Dlaczego to jest jedna z najistotniejszych pozycji do wzmocnienia? A te pieniądze być może się pojawią, bo, bo przecież Jokota sprzedany też, Rata za kubicę wpłynąć ma do klubu. Sebastian Musiolik, cztery gole, Lukas Podolski, on potraktowany jako napastnik, ale to wiadomo, że jest zawodnik, który tak bardziej krąży sobie Trochę wokół napastnika. Zafałszowująca Jodf, sytuacja. Ona jest jeszcze gorsza niż na tej grafice. No bo cztery gole Musielika to są dwa gole w Lidze i dwa gole w Pucharze Polski. Więc... No tak. Sebastian Musiolik strzelił dwa gole, dwa gole w Ekstraklasie i taki jest jego, i taki jest jego ligowy dorobek. Brak goli to nie jest sytuacja, która wyklucza sukcesy. Śląs Wrocław, który zdobywał Mistrzostwo Polski w sezonie 11-12, miał najlepszego strzelca w osobie Piotra Celebana, który wtedy strzelił 6 goli. Więc bez goli dziewiątki można, ale wiadomo, że z golami dziewiątki jest zdecydowanie łatwiej. Dla mnie Musiolik to bez względu na to, kto będzie pierwszą. I drugą jedynką na dziewiątce Górnika zawsze, zawsze będzie dziewiątka numer trzy. Dla mnie to jest bardzo fajny, miły, sympatyczny, z daleka wyciągający rękę na stadionie przed meczem, wytający się piłkarz, ale to piłkarz, który bardzo mało bardzo mało potrafi. Przypominam sobie jego linijkę meczową z jednego ze spotkań jesienią w 45. minucie zmieniony, kompletnie niewidoczny chyba z jednym podaniem, bez dryblingu, bez szału, bez niczego i takich meczów myślę, że miał co najmniej 5, 6, 7 jesienią, więc Musiolik na pewno nie Krawczyk u Marcina Brosza potrafił być fajnym środkowym napastnikiem. Wtedy uczył się sporo od Angulo, uczył się od Jimeneza i, i, i potrafił być naprawdę fajnym uzupełnieniem. Te jesieni były kompletnie nieobecne. Jan Urban na niego nie stawiał, grał. Mało minut, ale ja nadal w niego wierzę, więc jeżeli z tych, którzy są, którzy byli jesienią, miałbym szukać alternatywy na dziewiątkę, czyli jak to mówi Dawid, transferu wewnętrznego, to jeżeli pogodzi się sam ze sobą Piotr Krawczyk, to stawiałbym na Krawczyka, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy taką bardzo mocno fałszywą dziewiątką jest Lukas Podolski, ludzie za nim mają szybkie nogi i wygrywają pojedynki, środkowi pomocnicy ciężko pracują, Janice Dyryguje grą w obronie Bielica, jest skuteczny wiosną, tak jak był skuteczny jesienią. To był, było chyba osiem czystych kąt i wtedy mógłby sobie Urban pozwolić na Lukasa Podolskiego na 9 który mógłby mieć pięć kontaktów w meczu i z tych pięciu kontaktów z piłką robić dwa gole i dwie asysty. Jestem w stanie sobie też wyobrazić takiego górnika zawsze. Tak sobie wynotowałem, tylko Dawid 22 gole, mniej od górnika. Tylko warta, korona, piast i EUKS. I wszystkie te drużyny łączy poniekąd brak napastnika, bo jeśli mówimy o Warcie Poznań, to kontuzja z relaka na początku. Wizinger nie dojechał. Apple dojechał, ale już to było praktycznie na koniec. Za późno, jakieś 3 lata za późno. O, no, możliwe. 3-4 lata Apple. temu Michał Żewakow, znaczy jeszcze wcześniej, jak był dyrektorem Legii chciał go ściągnąć do Legii, ale to, to był wtedy zupełnie inny Apple. No Apple akurat, um, co by nie powiedzieć, na meczu przy Łazienkowskiej zagrał świetnie, no, ale ja przez spotkanie w barwach Warty Poznań, bo tam walczył rzut karny między innymi i spisał się naprawdę świetnie. No jeśli mówimy o koronie, no to Szykałka był i nie dojechał też jeśli chodzi o napastnika. Pias gra właśnie bez napastnika też, bo czy Kirejczyk, tam jest jeszcze Młody Bykowski, Wilczek. No nikt z nich nie dawał rady. Musiał grać nawet momentami Ameyao, Felix czy inni zawodnicy. LKS to właśnie Wielczak też... Wilczek by się obraził za takie określenie. No ale wiesz, no, no nie grał, tak? Kontuzja miał. miał no, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Zresztą też lata lecą w pewien sposób i nie wiem czy Pias na nim dzisiaj może opierać swoje ambicje w ataku. No i Pias też szuka napastnika tak jak Górnik Zabrze. A trzeba powiedzieć, że brakuje tej dziewiątki bo jak tak spojrzysz pięterko niżej, no to tak, enali, kapralik, nasimento czyż. Paczeko, powiedzmy nawet Rasak jeszcze można go wrzucić. No ma tam kto grać. Podolski może grać jeszcze za napastnikiem. Jeśli chodzi... Jokota ustawiłbym, odszedł oczywiście. Mi, ustawiłbym Górnik Zabrze trójką środkowych pomocników, czyli Rasak, Paczeko i Czyż i dałbym Podolskiemu postać, pomachać rękoma i, i, i wydaje mi się, że... I zabroniłbym mu wracać się do swojej tercji obrony. Kazałbym mu stać w tercji obronnej przeciwnika i i wtedy wydaje mi się, że Górnik byłby najsilniejszy. Ale, jakby... no, ale to, to, to nie ja, tylko Jan Urban no, decyduje o tym, jak będzie grał Górnik. Dyrygentem tej całej ekipy piłkarzy był Jokota w pewien sposób. Wydaje się, że cały czas obiecuje sobie po Filipie na mentor, że coś z tego jeszcze może być. To był zawodnik, który w barwach Radomjaka pokazał, że ma określoną jakość. No, ale myślę, zwery, że ta trójka, czyli Rasa Kwaczeko i Czyż będą zdrowi, to... To naśmymentów nie tak, mieć problem pewnie, w, pewnie z grą tak. w tym, bardziej 11. boki właśnie Enali jeszcze między innymi to to jest warto. Enali pralik na bokach trójka środkowych pomocników i, i stojący 20 metrów od bramki rywala Łukasz Podolski, na spalonym ciągle. jeżeli ja bym był trenerem Górnika, nawet chwilę bym się nie zastanawiał. Jeśli chodzi o takie transfery potencjalnie przechodzące do Górnika, to także niemiecka prasa zdaje się informować, że Soichiro Kozuki mógłby się stać też piłkarzem Górnika. Kolejny Japończyk, tak sobie wypisaliśmy tych Japończyków, którzy grali w Górniku Zabrze, bo miłość do piłkarzy z tamtego rejonu, tak patrząc na pozostałe kluby ekstraklasy, szczególnie jest właśnie w Górniku Zabrze. Daisuke Yokota, 32 mecze, Kanji Okunuki, 28 I oczywiście Kimitoshi i Nogawa, ale to zupełnie inne czasy. To początek zdaje się, XXI wieku. On trafiał wtedy no, tak bardzo mocno egzotycznie do, do Polski z Japonii, ale ci dwaj, Yokota i Okunoki, pozostawili naprawdę dobre wrażenie. Chyba się ten kierunek zmienił. Pamiętam, pamiętam pierwszych, czy jednych z pierwszych Japończyków w ekstraklasie Murayama i Yakahoshi. W pogoni Szczecin przyjemnie się ich oglądało. To wtedy była absolutna nowość. Pamiętam opowieść Murajamy, bo Murajama przed pogonią grał w gwardii Koszalin i, i kiedyś się zwierzył, że w gwardii Koszalin dostawał niższą pensję niż gdy miał 7 lat w Japonii i dostawał od rodziców kieszonkowe. Więc dla Japonii, przeniesienie do Ekstraklasy to zawsze musi być szok. A co do Jokoty. Ogromna strata. Myślę, że jeszcze dziś mało kto ma świadomość, jak duża to może być strata. Pamiętam, robiłem analizę meczu Górnik Zabrze Warta Poznań i tak naprawdę to wyszła mi analiza meczu Jokota Warta Poznań. To było coś nieprawdopodobnego. Jokota w tym spotkaniu wyglądał jak japoński superbohater, jak bohater tych wszystkich japońskich kreskówek. Facet był bezczelnie szybki, bezczelnie dobry, był absolutnie nieuchwytny. Warta próbowała w tym meczu grać bardzo wysoko i za każdym razem Problemy górnika Zabrze rozwiązywał Jokota. Albo grając bez przyjęcia, albo wygrywając ze skryjącym go rywalem, albo jak tyczki slalomowe, ogrywając czterech czy pięciu przeciwników. Te jesieni był fantastyczny. Pamiętajmy, że on w ekstraklasie pojawił się dopiero w lutym czy w marcu 2023, więc on był w zasadzie tylko 10 miesięcy w Polsce. Należy żałować, że już go wiosną nie będzie. Dla górnika zabrze y, strata Jokoty to moim zdaniem dużo większy ubytek niż strata Kajetana Szmyta dla Warty Poznań, a wiemy jak Kajtek dla Warty ważnym jest zawodnikiem. Kazuby się tak? Jego to no, na pewno to znak był lider. Co, tak jak mówiliśmy w porównaniu ta do szpania. całej tej, tej trójki, ten mecz z Wartą faktycznie był takim mocnym stemplem w jego wykonaniu, może nie tyle na transferze, bo on jeszcze przedłużył kontrakt przed odejściem, jeszcze chyba przed świętami 2026 roku to pozwoliło zarobić w ogóle świetny dam. Ja, myślę, że to było fajne, taktyczne pokazanie, że w Polsce też można, że uszanował. A górnik lupi. miał z tym problem Wojtek, bo gór... dużo piłkarzy z się no odchodziło za darmo często. I też Piotr Znowu Piotr Japończyk pokazał, lupi. że kultura w tym kraju potrafi być na trochę wyższym e, Poziomie, niż często żarza to się u nas. Mm. Nie tylko pięknie wysprzątana szatnia po meczu reprezentacji, ale także takie zachowanie, które pokazuje, że mam szacunek do miejsca, które mi dało szansę y, tu i teraz, a wiemy doskonale, że czasami wychowankowie danego klubu nie potrafią czegoś takiego uszanować, i y, po głupich podpowiedziach od swoich agentów, patrząc tylko na mamonę, uciekają z klubu dzięki któremu w ogóle zaistnieli. No ten klub z Belgii, tylko dodam, to jest piąty klub w Europie dla Jokoty. On wcześniej przebijał się przecież przez łotewską Valmiere. Miał dwa, dwa kluby także w Bundeslidze. No i faktycznie to, co powiedział Wojtek, dopiero w Polsce odpalił. Ale też wydaje mi się, że Japończycy się w Polsce mogą o tyle odnaleźć, że tutaj ten taki kult pracy ich i podejścia jest w Polsce mile widziany, bo to są zawodnicy, którzy za dużo nie marudzą przede wszystkim. Wykonują te polecenia i wszystko, co się od nich wykazuje na maksa. Są czy tym mili, uśmiechnięci. Widzieliśmy teraz jakiś show. Czy, Wejście do Legii. Tak, no morszicie chociażby. Więc czy Oshima też w Krakowie od razu to taki zawodnik, który chodzi mi po głowie jak myślimy o Japończykach. Także rozumiem ten kierunek. Jeden się sprawdził. Czemu nie masz ich po, iść po następnych? A przypomnę, że on został z Walmieri ściągnięty za 30 tysięcy euro Biorąc pod uwagę zarobić 2 miliony euro, okej, okay, chyba tam jeszcze 30% z kontraktu yy, Walmiera dostanie, gdyby ewentualna była kolejna sprzedaż, no ale jednak, yy, znaczy inaczej, Walmiera już dostała, tak? 30% z tych 2 milionów, no to już są konkretne pieniądze. Górnik sobie też zapewnił następne, więc. Tak jak mówisz Wojtek, tu wszyscy na tym dealu są zadowoleni. Pytanie, jak bardzo gra górnika na tym ucierpi. Teoretycznie ma go kto tam zastąpić, ale ten nowy zawodnik z kraju kietującej wiśni też już pewnie byłby takim na pewno zastępcą dla Jokoty. To kończymy temat górnika Zabrze. Przechodzimy do Radomiaka, który rozegrał wewnętrzny sparring. Tam naprawdę piękna bramka, którą możemy sobie zaraz zobaczyć, jak trafił z rzutu wolnego. Tak trochę uprzedzając już fakty, ale zobaczmy przede wszystkim materiał. Bartek, wideo. Bartek Wdowik? Nie. To nie ten klub? Pokaż. Pan sędzia podobny. To możemy sobie już dyskutować o radomiaku, właśnie spoglądając, jak wyglądał ten wewnętrzny sparing w kontekście radomiaka Pedro Enrique jego coraz bardziej prawdopodobne odejście. Już mówi kilka dni temu Maciek Kędziorek, że ma Ferrari, tak czy Mercedesa w garażu. Jest. Mercedesa, przepraszam. No. Mercedesa w garażu, ale nie może go użyć, chociaż widzieliśmy właśnie, to nie jest dla Was zaskakujące, że jednak pojawił się na, na zdjęciach czy materiałach wideo z tego wewnętrznego sparingu Enrique? się ze mną że, 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 że słaby jest to? odchodzenie Pedro Henrique, bo, 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 bo mam świadomość, yy, poznałem, jak byłem o 40 lat młodszy, jak wygląda życie w piłkarskiej szatni I, i taki gościu, który jest już troszkę takim ciałem obcym, nawet jak jest najbardziej yy, fajny, to, to w tej szatni sam się dobrze nie czuje i... i i mimo, mimo wszystko w trudnym okresie, w okresie kiedy ciężko się pracuje, po to, żeby klub szedł do góry, bardzo mocno przeszkadza. Więc ja kompletnie nie rozumiem tej sytuacji. Jest czy nie jest? Troszkę mi to przypomina poród, który został przenoszony o jakieś dwa miesiące. No, no, no. Byłoby to kompletnie, kompletnie nienormalne. Więc trzymam kciuki za to, żeby Pedro Enrique odszedł tam, gdzie sobie wymyślił, i, i żeby trener Kędziorek mógł wreszcie w szatni mieć tylko tych, o których wie, że na pewno w Radomiaku wiosną chcą pozostać. No na pewno to jest taka kwestia od razu, jak mówimy o Enrykę, przypominam się Saga z odejściami ekspozytą. Ona była jeszcze gorsza w pewien sposób, bo już ten ekspozit nawet jechał tam. No i pamiętamy, że miejsce. sezony, o których mówisz, kończyły się prawie spadkiem śląska z Ekstraklasy. No więc to tak teraz, jakby potwierdza. Tak, teraz, tak, to nie jest dobrze. Znaczy sytuacja. teoretycznie, jeśli mówimy o Enrique, to też nie jest tak, że Radomek czeka, aż go sprzeda, i dopiero ruszy po zakupy, bo jest teoretycznie, znaczy praktycznie, Leandro Rosza, który, moim zdaniem, jeśli powtórzy wiosnę z zeszłego sezonu, no to Radomek. Okej, okay, dużo ucierpił bo Enrique to jest nagłe 8 goli. 4 jeszcze przypominam, gol nie zaliczony uważam poprawnie w meczu z Biały Białystok na 3 do 3. Wojtek kiwa głową. No tak mi się wydaje, że tam mam, Piotr mam, Lasyk się trochę pospieszył z tą interwencją. Mam, nie, no, no decyzja na decyzja ważę trwała z 8 minut, więc nie można powiedzieć, że się pośpieszył. Więc nie, nie można po, powiedzieć, po, że źle zdecydował. Tak, to może Komentowałem to sposób. spotkanie jak większość spotkań domowych Jagiellonii jesienią, więc pamiętam jak to wyglądało. Pamiętam yy, gola głową, później gola 40 metrów. Do dziś zastanawiam się, jak expected goals są wyliczane, bo ten drugi gol szelony z 40 metrów był zdaniem expected goals łatwiejszy niż ten pierwszy gol szelony głową. Jakim to wyszło, kompletnie nie rozumiem. No, trzeba by się zastanowić, co do jeszcze Enrique, to na pewno Radomiak liczy na... Milion euro, półtora miliona euro zysku. Teraz Szymon Janczyk pisał o tym, że pojawił się temat Darmstadt. Ich teoretycznie byłoby na to stać. To jest ekipa, która jest na ostatnim miejscu w tabeli Bundesligi. Tyle są punktów co Mainz i Keln. Pewnie poszukują napastnika. No tylko pytanie. Ja się już zacząłem zastanawiać po tej sadze, która już trwa właściwie od Ponad miesiąca, bo nawet trener Kędziorek mówił, że kiedy on podpisał kontrakt z jakim to wiedział, że to się może wydarzyć. Przydali Ediego Somedo za trochę śmieszne pieniądze, jednak 300 tysięcy euro do Arisuli Massol to są zbyt małe pieniądze, uważam za tego piłkarza. Ale okej, okay, teraz chcą pobić swój rekord transferowy, który należy do Karola Angielskiego i zarobić na tym piłkarzu duże pieniądze. Ja się zaczęłem zastanawiać, czy w ogóle jest możliwość, że on jednak nie odejdzie. No bo być może nikt nie będzie chciał wyłożyć takich pieniędzy, chociaż wydaje mi się to dziwne, I tak ktoś się. Prędzej czy później mam wrażenie, że znajdzie, no i może się okazać, że tego Mercedesa powoli trzeba będzie wypuszczać czasami na, na drogi, no, żeby tam pokazał się co. się pojawił, przejechał się co tam. Na co, co poka... razie po osiedlowej drodze, bo we, wewnętrznym sparingu. Tak, to jest trudne dla samego trenera na pewno i dla samego piłkarza. Z drugiej strony, wiadomo, że dmuchają na zimne, no bo kiedy coś by mu się stało, to ani pieniędzy, ani zawodnika, więc to już w ogóle Kompletnie najgorszy. Nie Zastanawiam się nad, nad inną sytuacją. Wiecie, że Radomiak to jest jedyny zespół w ekstraklasie, który od momentu, kiedy wrócił do ekstraklasy, czyli już wtedy, kiedy obowiązywał przepis o młodzieżowcu, nie ma ani jednego gola strzelonego przez młodzieżowca? To jest dopiero numer. To pokazuje, że jak ktoś się uprze, to może oszukać system, może oszukać rzeczywistość i, i funkcjonować przez tyle lat z przepisem, który miał kompletnie inne intencje. Miał rozwijać młodzież, ale nie tą konkretną no, bramkarską, tylko, tylko młodzież grającą... No, tak, to była pomocy, właśnie no, tak. teraz bramka, zdaje się, przez pokazana Leandro Roszy z rzutu wolnego niewdowik. A, a, to, się, a to, się bardzo, to się bardzo ładnie kojarzy z innym rzutem wolnym i golem strzelonym przez Leandro Roszy. Dawid powinien wiedzieć. Jak tego nie będziesz pamiętał, mm. jak nie będziesz pamiętał remisu Zlechem. Lecha w Radomiu, to... Jeden, tam tak. trochę pamiętam, że były najwięcej zastrzeżenia do muru, że się źle też ustawił, ale. Gol... No, było zgranie obok muru, bez względu na to, jak, bo to nie było bezpośrednio. Zgranie na pół metra i muru. Tak, więc... ale że tam pamiętam, więc że rozmawiałem było... ze, ze sztabem Lecha chyba. Nie było, i, i, więc trener i, i, Kędziorek i, i, musi, musi znać roszę. No bo Rosz, Rosza strzelał gola Lechowi Poznań. No to na pewno. W meczu, w którym trener Lecha Poznań chciał udusić sędziego tak, technicznego by i tak. później na kilka spotkań został. Jedyny mecz Lecha w poniedziałek, tak. pamiętam. W zeszłym sezonie o godzinie 19. Ja tylko trzeba w temacie Radomiaka, że też Radomiak się wstrzymuje, między innymi z tego powodu, z kluczowym ruchem dla nich, czyli pozyskaniem nowego środkowego pomocnika, bo tam jest liczone jednak, że ok, tutaj odejdzie, mamy roszę, ściągniemy kogoś do środka pola, poniekąd pewnie z tej kwoty, która ma przyjść do klubu, chociaż pewnie będzie to kwota rozłożona na raty, no ale im On szybciej, się. tym lepiej pewnie dla wszystkich stron. Skoro powiedzieliście tylko golek rzutu wolnego, tak sobie na szybko sprawdziłem, w tym sezonie? Siedem goli, za pięć odpowiada Wdowik bezpośrednio z rzutów wolnych. Jeden gol Kądziora i jeden Rzozue. Tak to wygląda, łącznie 7, ale mówię pięć Wdowika. Proszę. Ty Wojtek, coś dodać jeszcze? Kombinuje trener Lecha Poznań ze środkiem pomocy właśnie. Nawiążę do tego, co, co rozpocząłeś. Nawet w jednym ze sparingów na pozycji numer osiem występował Machado. Więc to była duża ciekawostka. Wydaje mi się, że, że chyba raczej tam nie pasuje. Będzie to trzeba ustawiać trochę, trochę inaczej. Zastanawiam się nad formą Rafała Wolskiego. Był ogromną nadzieją fanów Radomiaka, ale jesień 2020... 23 była dużo gorsza. cały rok nowy Była była dużo gorsza niż jesień 2022 w Wiśle Płock. Wtedy miał chyba po po 10 kolejkach sześć goli i sześć asyst. Teraz to wyglądało zdecydowanie gorzej, no ale w Rafale cały czas drzemie to coś. Jeżeli tylko będzie zdrowie dopisywało, myślę, że może być wiosną Jedną z gwiazdek w To jest chyba takie wyzwanie dla Temera Kędziorka, żeby też jeszcze z Rafałowskiego coś wydobyć, bo chyba cały rok, tak jak powiem 2023, nie był do niego udany, bo trzeba przypomnieć, że pierwszy pół roku to spadek z Wisłą Płock jednak, więc też nie, nie można tego z wymazać. Ostatnie rzecz dotycząca Radomiaka, mój kącik, ale wczoraj zauważyłem, tak przeglądając vloga klubowego, że oglądali Australian Open. Konkretnie, jeśli dobrze tam dojrzałem i tak przybliżyłem, to był mecz Huberta Hurkacza z Daniłem więc naprawdę ukłony, szacunek, brawo dla Radomiaka. Patrząc na to, co oglądają w trakcie, pewnie jakieś osoby z mediów klubowych, a, 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 ale to chyba, sztab to chyba... w trakcie treningów. Pochwalam to... bardzo. Ale chyba jakaś powtóreczka, no bo mecz był w środku nocy. Ale tam jest przesunięcie czasowe. Jeśli nie... pracowali na przykład od dziesiątej, to mogli się na końcówkę meczu załapać. bo Rupert tak. kończył w okolicach po ósmej, jakoś tak mam wrażenie. Ósma, ósma trzydzieści, więc jeśli dziesiąta, trenowali. 10 rano i wieczorna sesja w tak, się, tak, tak. tak. Więc 9 mogli się załapać. 9,5 godziny e, się Na, tak, na tak, tym screenie widać, pewnie. że to jest chyba końcówka, to jest czwarty albo piąty set, więc podejrzewam, że na żywo było oglądane. więc A, na o, szacunek duży. I przechodzimy jeszcze do tak, widzewa. Ja jeszcze musimy sobie omówić wydarzenia w tym. Zespole wczoraj w oknie transferowym Łodar ważne informacje podawał, m.in. o przedłużeniu umowy z Bartłomiejem Pawłowskim, z jednym z filarów tej drużyny, właśnie na poziomie teraz ekstraklasy. Jak ważna to jest informacja dla kibiców Widzewa, że Bartłomiej Pawłowski przedłuży umowę z tym klubem? Bartek Pawłowski to... Zawodnik, który zawsze bardzo mocno patrzył na siebie i tak naprawdę podejmował decyzje, które miały być dla niego dobre, później miały być dobre dla klubu. Ale myślę, że to jest dobra informacja dla fanów Widzewa, bo jeżeli Bartek został w Widzewie, to oznacza, że nie tylko wynegocjował sobie dobre warunki finansowe, ale także wierzy w to, że ci koledzy, z którymi pojawia się w szatni, pozwolą mu już coraz bardziej staremu, ekstraklasowemu wyjadaczowi powolutku zmierzać w stronę końca kariery w dobrym otoczeniu i, i z dobrymi wynikami, więc no... Przy okazji będzie to rekordowa umowa, tak patrząc na, więc... na Widzew, to, to też taki Mocny ale to, sygnał, że ale to letni chyba, piłkarz podpisuje taką umowę. chyba, nie, chyba nie, nie, nie dotyczy czasów kupowania z gwardii Warszawa Dariusza Dziekanowskiego i chociażby tego wielkiego widzewa, który tak dobrze grał w Pucharach Europy. No to z tego, co Włodar mówił, to może być najwyższa pensja w całej drużynie, ale zasłużenie, bo gdyby nie Bartek Pawłowski, to widzew mógłby być dzisiaj nie w ekstraklasie, tylko w pierwszej lidze. Teraz widzę, grają chyba, przegrywają nad stręczynem 0 do 2 także. No, widzę, potrzebuje pozytywnych informacji. Chyba, to, chyba, to chyba nie chodzi o wysokość pensji, tylko co za tą pensję, którą dostajesz, dajesz klubowi. No bo pamiętamy, co było z Erikiem Exposito. Erik Exposito miał w poprzednim sezonie sto kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie we Wrocławiu, ale wszystkich irytowało to, że chodzi po boisku i ma, i ma w nosie klub, i ma w nosie Wrocław. Myślę, że z tą samą pensją albo jeszcze wyższą teraz robi to, co robi i wszyscy nie tylko mówią okej, okay, niech dostaje, ale zastanawiają się, czy nie dać mu podwyżki. Więc jeżeli Bartek będzie grał na miarę możliwości i pozwalał Widzewowi wygrywać mecze. Nikt nie będzie się przejmował, czy dostaje za mało, czy akurat, czy, czy za dużo. Ważne będzie tu i teraz przez 90 minut. To jest relacja Zgierza. tylko tak powiem na żywo tak. ze sparingu Widzewa, o którym wspominaliście. Chłopak ze Zgierza, więc to powietrze mu tam ewidentnie służy jemu, temu Widzewowi, także ten związek niech trwa, bo jest udany. Oprócz Pawłowskiego także pozostać w klubie ma Ciganik, który z kolei miał mieć oferty z Włoch, bardziej z Serie B, ale mimo wszystko to też, uważam, to też że... chyba kolejna dobra informacja. Tak, że piłkarz, że piłko... który się na pewno przydał, jedyny transfer zimowy. W poprzednim okienku transferowym do tego było dużo zarzutów, że tylko on przyszedł i to ostatecznie się okazało, że za mało tych transferów. Teraz przyszedł tylko Krajcarik, a on nawet jest skontuzjowany teraz, więc widzę w... bez kolejnych ruchów. Więc chociaż te przedłużenia kontraktu, bo tam łącznie było 14. Teraz już Hanuszek, Pawłowski, Cyganiks, no tam Jordi Sanchez ma klauzulę minut chyba z szotą, więc no te, to. Tych informacji pewnie będzie jeszcze kilka. Z Cyganiksem też ciekawa sytuacja, no bo przyszedł do Widzewa. Był taki moment, że grał, ale był taki moment, że stracił możliwość gry w podstawowym składzie na pozycji lewego obrońcy. Tam występował Nunes i nagle okazało się, że Cyganiks jest ustawiany jako lewo skrzydłowy, wchodzący na boisko z ławki rezerwowych, ale w tym sezonie jest absolutnie podstawowym lewym obrońcą Widzewa i tu radzi sobie bardzo dobrze, tak jak i na lewej obronie radzi sobie. W swojej narodowej kadrze. No i też teraz była informacja o tym, że Liam Castrati ma dołączyć do Widzewa. Już teraz, jeszcze sobie wszedłem na stronę Widzew, to my, że widzę, w końcu porozumiał się w sprawie obrońcy i pomocnika, dwóch nowych piłkarzy ma dołączyć. Także to jest na pewno dobra informacja dla. Kibiców, no tak, nazywa? ale pamiętajmy, że Widzew cały czas nie ma bramkarza, bo ten, który był jednym z pięciu najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, będzie miał, będzie, miał, będzie miał płacone w dolarach. Ten, który miał go zastąpić na pierwszym czy drugim treningu, złapał kontuzję. No i pozostają ci, którzy w zeszłym sezonie byli obaj trzecimi bramkarzami w Widzewie, mimo że licząc tak normalnie byli drugim i trzecim. Więc tu może być duży problem Widzewa. No i tutaj jeszcze jest mowa o Noach Diliberto, wychowanych w Valencian. Francuz ma 22 lata, więc no takie dwa wzmocnienia na pewno byłyby ciekawe dla Widzewa, bo Widzew tym moim zdaniem potrzebuje. A tak tylko jeszcze pytanie, spoglądając też na, na sparing Widzewa, 12 miejsce Widzewa w tym momencie, 22 punkty, to jest tak naprawdę nie jakaś ogromna przewaga nad strefą spadkową, 4 punkty nad Koroną. O co w waszym zdaniem Widzew będzie i powinien grać wiosną? O takie miejsce w top 10? Czy na co ma potencjał na ten moment ta ta drużyna, prowadzona myślę, przez ciekawego trenera, docenionego. Myśliwiec też tego nie wie, chociaż gdybyś go spytał, to by powiedział, że wierzymy, że wszystko wygramy. Wydaje mi się, że luty zdecyduje. Można by określić pozycję Widzewa jako siedzenie okrakiem na płocie. Na koniec lutego będziemy mogli określić, z której strony płotu zeszli. Czy zeszli ze strony płotu, po której gra się spokojnie, często się uśmiecha. Można ogrywać młodych i, i liczyć na gonienie czołówki. czy niestety spadli? na głowę po tej drugiej stronie płotu i będą musieli bronić się przed spadkiem. Wydaje mi się, nie znając chociażby sposobu rozwiązania problemu na pozycji bramkarza, że obie możliwości są teraz, kiedy o tym rozmawiamy do wyobrażenia. Moim zdaniem będzie bardzo ciężko o czołową dziesiątkę, bo dziesiąty jest jak dwa punkty przewagi nad Stalą i nad Widzewem. Mam takie wrażenie, że jednak Radom jak kadrowo wygląda dużo solidniej niż Widzew i to jest ekipa, która będzie raczej patrzyła w górę tabeli, a nie w dół. Widzew ma cztery punkty przewagi nad Koroną, która jeszcze ma mecz zaległy i wydaje mi się, że to będzie jednak walka o utrzymanie, więc tych ruchów do Widzewa Ale jest czeka, potrzebnych. Czeka nas mecz ruch Widzew na Śląskim. To będzie piękne Chociażby. spotkanie. Ja co ty... trener, trener Niedźwiedź nie może się już doszukać. Na pewno. Ja co tydzień mówię o terminarzu, właśnie co kilka dni, nawet jak mam programy terminarzu Widzewa, że jest trudny. Od samego początku jeszcze mecz w Pucharze Polski z Wisłą Kraków, ale moim zdaniem ta przewaga jest bardzo nikła, jeśli chodzi o strefę spadkową, więc zespoły od 11 do 18 moim zdaniem będą zamieszane. Ja z Gliwice kończąc jesień przed rokiem był trzeci od końca, a skończył sezon na piątym miejscu, wiesz, więc piast, wszystko, wszystko jest możliwe. Tylko Piast kadrowo wtedy mi totalnie nie pasował do tego miejsca w tabeli, a dzisiaj jak patrzę na Widzew, to uważam, że jedzą tam, gdzie zasługuje, żeby być. A wtedy miałem takie wrażenie, że jednak ten Piasto, to jest ekipa, która się szybko stamtąd wygryje. Wtedy mnie bardziej korona zaskoczyła. Ale tam też było kilka ruchów, świetny mecz u siebie i też dali radę. Pamiętajmy też, jak Widzew był wysoko o 12 miesięcy. A temu. jak zjechał? No, a Wisła był poziom była, tak? Także, a gdzie, się, gdzie skończyła? Półtorej godziny takiej naprawdę warcie piguły o Ekstraklasie, jeszcze Warta, tak jest, na sam koniec, bo miały miejsce tam bardzo ciekawe wydarzenia, nagle członek sztabu szkoleniowego pojawił się na boisku. To chyba nie najlepiej, Dawid świadczy o tym, jaką kadrą dysponuje Warta Poznań, ale też niekoniecznie musi mieć jakieś wielkie konsekwencje, bo, bo chyba teraz intensywnie w Warcie szukają po prostu kolejnych zawodników i, i na dniach, pewnie kolejni piłkarze się tam będą pojawiali. No właśnie nie byłem tego taki pewny, bo dużo Dawid. Chociaż oczywiście o Bartomeja żebyśmy tylko do Tak, do tego zawodnika, bo Zawodnik testowany, Warta raczej, znaczy właściwie nie informuje o takich piłkarzach, bo jest ich tam naprawdę sporo. Portal weszło napisał, że to jest Mohamed Mezgarini, 29-letni prawy lub lewy obrońca, więc taka alternatywa dla Borowskiego, Kiełba, Matuszewskiego, pewnie też Bartkowskiego, chociaż Bartkowski częściej nawet zaczyna ogrywać na środku defensywy, tam przy problemach kilku obrońców, bo tam grają trójką, a mają tak naprawdę czterech do gry dzisiaj, czyli Szymonowicz, Stavropulos. Kupczak może schodzić, Ciru jest, Pleśnierowicz, więc jak tam są braki, to to jest problem. Moim zdaniem Warta ma największy problem w bramce ostatecznie, ale każdy zawodnik byłby do poszerzenia kadry dobry. No słuchajcie, jak wchodzi członek sztabu szkoleniowego, no Bartek Babiarz w sumie zawiesił buty na kołku po spadku z Stochowa z pierwszej do drugiej ligi na koniec poprzedniego sezonu, więc teoretycznie jest jeszcze pod prądem. Nie jest to jakiś emerytowany piłkarz, to jest 34-letni trener dzisiaj, ale tak przeczytałem komentarz do tej sprawy, bo... No z jednym się to trochę kłóciło, bo trener Szulczek często mówi o tym, że on ma kadrę, z której jest teraz poniekąd zadowolony. To możemy zobaczyć tylko cytat trenera Szulczka, bo to mamy na planszy. Właśnie chyba się chciałem do tego odnieść. W sytuacji dla weszłokom Dawid Szulczek. Mamy wystarczającą kadrę, ale mieliśmy kilku chorych i na ostatnie 15 minut zabezpieczyliśmy się trenerem Bartkiem. Jeden z zawodników potrzebował zmiany, więc nie chcieliśmy grać w osłabieniu. A że ma ponad 140 występów w ekstraklasie, przy nim młodym zawodnikom gra się też łatwiej. Takich mieliśmy Dzisiaj na boisku, kiedy na boisko wchodził Babi. A ja zaryzykuję twierdzenie, że to jest. Kolejny pomysł Dawida Szulczka, żeby przypomnieć o sobie. Pamiętam, jak podczas pracy w grach suwałki, pod, przy rzucie wolnym dla rywala, ustawił bramkarza w murze. Pamiętam, jak nie tak dawno w domowym meczu z Jagielonią Białystok nagle w jednym momencie dokonał pięciu zmian, czyli był pierwszym w historii być może światowego futbolu, trenerem, który od momentu, kiedy można wprowadzać pięć ludzi na boisko, zrobił coś takiego, więc teraz wymyślił sobie Bartka, Babiarza wchodzącego z ławki rezerwowych. Coś mi się wydaje, że mając na obozie trochę młodzieży, bo tej młodzieży trochę jest, można to było zorganizować tak, żeby jednak Bartek na boisku się nie pojawiał. No bo tak, możemy potraktować to jako, jako kręcenie beki i powiedzieć, ale fajne, ale to takie trochę nieprofesjonalne. Możemy powiedzieć, ale fajnie puszcza niepołomicę, przygotowuje się do sezonu ekstraklasy w Kierniewicach. Możemy powiedzieć, że to takie kręcenie beki, ale moim zdaniem to też jest mocne. No, Nieprofesjonalne, a ja bym wolał, żeby o ekstraklasie takich rzeczy się po prostu nie mówiło. No trochę faktycznie, miałem wrażenie, nawet ten post był tak zbudowany, żeby to się gdzieś przebiło do. No, bo każdy dziś, ja to podałem dalej kilku innych osób czy, czy dziennikarzy, no bo jednak jest to zaskoczenie, że no, nie po to Bartek Łabez tam przyjechał, żeby wchodzić na 7 minut w sparingu. Dało się to zresztą tej wypowiedzi, że dało się to zrobić inaczej, ale nie chciała warta grać w osłabieniu. No to sprowadziła, chociaż potem mam wrażenie, że takie sytuacje sprawiają, że o Warcie się mówi po prostu jako takim klubie biednym. Nie wiem, czy to Warcie nawet nie za rękę, żeby trochę obniżać oczekiwania, a ja jednak od Warty zaczynam coraz więcej wymagać, bo jest to jednak klub. A ja, a ja, który... coraz, a ja coraz bardziej mnie przestaje wymagać mam wrażenie, że moment kiedy Dawid Szulczek rósł już dawno minął i był to moment kiedy Dawid Szulczek ponoć nowym powinien, powinien podejść do odejść do lepszej organizacji, bo, bo, bo na coś takiego zasługuje. Warta by znalazła nowego fajnego trenera, który miałby mnóstwo pasji, ale wydaje mi się, że ten, ten, ten moment ten najlepszy dla obu stron został gdzieś przegapiony. No, patrzysz tak warta od pięciu miesięcy nie ma dyrektora sportowego od Trzech lat gra w grodzisku zamiast w Poznaniu, no i w sparingach wpuszcza członka sztabu szkoleniowego, bo nie ma kogo. No to tak. No, widzisz, beki nie chce kręcić, ale jeszcze, mówimy o faktach. Jeszcze, jeszcze 10 miesięcy temu, gdy czekaliśmy z niecierpliwością na zmianę trenera w Rakowie Częstochowa, jednym z nazwisk, które się często pojawiało, był Dawid Szulczek. Było. Gdybyśmy dziś o czymś takim powiedzieli, yy, skwitowaliby ci, którzy teraz siedzą przed telewizorami czy przed ekranami komputerów, że, że, że mówią to jacyś idioci, prawda? No, raczej Dawid Szulczek. Też warta ma cięższy moment, bo jednak na końcu ta kadra była dobra. Dzisiaj patrzymy w tabelę, to jest tylko punkt, punkt przewagi nad koroną, a też trzeba pamiętać, ja że mam... na ruch się mocno przyzbroił i zakładam, że oni będą e, mocniejsi. Znaczy, zakładam, ja. że na pewno będą mocniejsi niż w poprzedniej rundzie. Ja mam cały czas największy sentyment do tej pierwszej warty. Do bandy rodzie, ale czyli, już nie ma. No czyli Piotr Tworek, czyli, czyli Kieliba, Trałka, Kuziemski. Ja naprawdę tamtą wartę kochałem, bo ona była prawdziwa. No to była taka jak banda świrów w, w Koronie. Trochę też została. Po czasie zapęta, na warta też, ale moim zdaniem, tej warty już trochę nie ma. To no na sam koniec jeszcze ważna wiadomość, można powiedzieć z ostatniej chwili, wiadomość, której nie planowaliśmy. Wy teraz wiele robicie wielkie oczy, ale nie, spokojnie. To nie będzie wiadomość na miarę odejścia Jurgena Klopa dzisiaj z Liverpoolu, ale teraz Romanczyk podpisał nową umowę z Jagiellonią Białystok. Kapitan będzie bronił barw klubu przynajmniej do końca sezonu 25-26. To jest informacja sprzed. Info, in, info, info to by było jakby podali, że nie podpisał. No to też, też prawda, bo właściwie w Wielonii tak czekano na dwie informacje. Na przedłużenie kontraktu właśnie Tarasa Romańczuka i Zlatana Alomerowicza. Pierwsza sprawa już się wydarzyła, więc jej Łukasz Masłowski kadrę zamknął bardzo szybko, bo też celem było pozyskanie Teraz... zastępstwa dla Matysika. Udało się bardzo szybko. Pozyskanie napastnika przed Kaliskaner, już nawet strzelił gola w sparingu. Teraz przedłużenie kontraktu został Alomerowicz. No chyba, że nie chcą, ale wydaje mi się, że jednak będą chcieli. Teraz miał. Genialną jesień poza dwoma meczami. Poza pierwszym meczem w Częstochowie, tym przegranym przez Jagielonie 0-3 i poza drugą połową meczu spuszczą mnie Wydaje mi się, że w jesienią 2023 Taras był chyba jeszcze lepszy niż wtedy, kiedy Adam Nawałka powołał go do reprezentacji polskiej. Mogę się z tym zgodzić. Dobrze, że się na koniec zgadzacie. Nie ma żadnych awantur. Dawid Dobra, Szmeczyk i Wojciech kanał Kanal+. Plus. Bardzo wam panowie Dobry, dziękuję. Dobrze. To był oczywiście kolejny Ekstra Klasa Raport w kolejnym tygodniu. Oczywiście następne odcinki cały czas trzymamy rękę na pulsie. Samuel w Turcji, więc też polecamy subskrybować nasz kanał, bo pojawią się także materiały prosto z Turcji. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę pod tym wideo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ekstra Klasa Raport. すご,ごい